mieszkańców przybyły na dzisiejsze zebranie. Serdecznie witam uczestniczących w zebraniu. Wójta gminy Mielec, pana Józefa Piątka. Radny na czele z panem Janem Kołodziejem, przewodniczącym Rady Gminy Mielec. Witam mieszkańców wsi uczestniczących w dzisiejszym zebraniu. Szanowni Państwo, został ustalony następujący porządek obrad. 1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków Funduszu Sołeckiego przypadającej na 2019 rok, w tym omówienie propozycji zgłaszanych do realizacji Funduszu Sołeckiego, przedstawienie projektu uchwały oraz wnioskiem do Funduszu Sołeckiego, dyskusja nad wnioskiem, przyjęcie uchwały, przyjęciu wniosku do Funduszu Sołeckiego. Sprawy bieżące się. Następnie proszę o wybór przewodniczącego zebrania. Proszę zgłaszać kandydata. Sołtun. Jan Kołodziej. Czy jeszcze ktoś? Jest dwóch kandydatów. Pan przewodniczący Jan Kołodziej i sołtys Siwola Mielecka Sobomirzysław. Kto jest za? Przepraszam, panie sołtysie, nie wyraziłem zgody na kandydowanie. Nie usłyszałem. Przepraszam. Może za cicho powiedziałem, ale nie wyraziłem zgody, także pozostał pan. To przepraszam. Proszę przegłosować swoją kandydaturę. Kto jest za przyjęciem, aby sołtys prowadził zebranie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zebranie wiejskie wybrało na przewodniczącego Sobonia Wiesława, sołtysa Siwola Mielecka. Przystępujemy do pierwszego punktu zebrania. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków Funduszu Sołeckiego przypadającej na 2019 rok, w tym omówienie propozycji zgłaszanych do realizacji Funduszu Sołeckiego, w tym wniosek Rady Sołeckiej w sprawie przeznaczenia środków na 2019 rok. Nie wpłynęło do mnie pismo Rady Sołeckiej. Tu jest, panie sołtysie, pismo, tu jest wniosek Rady Sołeckiej. Jest wniosek Rady Sołeckiej. No to pan, że ma, ja nie mam. Ale pani, no pani sołtysie, ja go przedstawię. Ale... Jeżeli to ma być przedmiotem sporu, to proszę. Czego ma być problem? Nie ma problemu. Widzę, że pan robi jakieś problemy. No nie pan robi, bo przecież jak nie ma wniosku, to panie radny, nie mogę powiedzieć, że jest wniosek. Panie sołtysie, przecież był pan na zebraniu, jak było Rada Sołecka, był mówiony, że taki wniosek. Dziękuję bardzo. Wniosek Rady Sołeckiej wsi Wola Mielecka w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. Rada Sołecka wsi Wola Mielecka proponuje przyznać środki z Funduszu Sołeckiego na 2019 na poniższe inwestycje. Wykonanie drugiego etapu oświetlenia drogi gminnej Wola Mielecka numer 736, kwota na ten cel 31,87,20 groszy. Wykonanie drugiego etapu zadaszenia przy budynku Ludowego Klubu Sportowego Stad Wola Mielecka, kwota na ten cel 3000 zł. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą Dzień Seniora, kwota na ten cel 1300 zł. 1500 tam jest. 1500, przepraszam. No to proszę, nie. Dyskusja nad wnioskiem. Proszę o zabieranie głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, jak tutaj przed tym zebraniem Rada Sołecka się spotkała, aby wybrać jakieś propozycje, na co te pieniądze przeznaczyć, właśnie wtedy zapadły takie decyzje, żeby koło gospodyń otrzymało kwotę 1500 zł. Ma to być na przeprowadzenie tego Dnia Seniora, jak i również na dożynki. Ta pa wtedy była tutaj ze strony pani przewodniczącej koła gospodyń
prośba, żeby tą kwotę uwzględnić, to zostało uwzględnione. Prezes klubu sportowego LKS Wola Mielecka prosił jeszcze o wsparcie 3000, bo w tamtym roku 5000 zostało przekazane na zadaszenie. Okazuje się, że te 5000 nie wystarcza, jeszcze potrzeba gdzieś około 3000 i żeby te 3000 dołożyć, żeby to zadaszenie powstało, więc tutaj żeśmy to uwzględnili. Mamy rozpoczętą inwestycję oświetlenia tej drogi gminnej tam pod koniec Woli Mieleckiej. Oczywiście tą inwestycję chcemy zakończyć. Jeszcze była propozycja tego, aby zakupić kosę spalinową dla klubu sportowego. Natomiast jest tam taki problem się pojawił, że tej kosy spalinowej na klub kupić nie możemy. Trzeba by było na szkołę. Nie doszło jakby do ugody pomiędzy klubem a szkołą. Jak rozmawiałem tam z panią dyrektor, wiem, że tego nie było, przez jedną osobę z Rady Słowackiej była rozprowadzona rozmowa z prezesem klubu, no i póki co to nie zostaje wciągnięte, ta kosa spalinowa, bo tutaj no musimy, jakieś uzgodnienia muszą między nimi zapaść, na kogo to ma być zakupione, bo skoro nie możemy na klub kupić, to nie możemy, jeżeli nie ma uzgodnień na szkołę, to też nie możemy na szkołę kupić bez zgody pani dyrektor. Szanowni Państwo, tam jak już ktoś obserwuje, jak działamy jako Rada Sołecka od kilku lat, to staramy się te kwoty, które jak widzimy są coraz większe. W tym roku jest to ponad 35 tysięcy przeznaczamy na inwestycje w Wolę Mielecką, na ten, z tego funduszu sołeckiego, więc te kwoty stale rosną i też ja, jak i niektórzy na pewno członkowie Rady Sołeckiej chcieliby, żeby te pieniądze jakby szły w takie inwestycje trwałe, które będą służyły długi czas, bo można również pieniądze wydać na różne imprezy, możemy tych pieniędzy bardzo szybko się pozbyć i nic trwałego z tego nie mieć. Jednak ja jestem za tym, żeby były to inwestycje trwałe, z których przez lata my jako społeczeństwo będziemy korzystać. No i od długiego czasu tym sposobem mamy wiele dróg naszych gminnych oświetlonych. Uważam ten kierunek za jak najbardziej dobry, bo to jednak przez lata potem mieszkańcom służy. Mamy rozpoczęty tam na drodze gminnej pod koniec Woli Mieleckiej w kierunku ściany jest bok droga. Droga o numerze działki 736. Zaczęliśmy w tamtym roku robić inwestycje i szczerze mówiąc myśleliśmy, ja myślałem, że tą inwestycję uda się zamknąć w mniejszych kosztach. Jak się okazuje, ta inwestycja na dzień dzisiejszy według takich wyliczeń, które są wstępne, wychodziłoby na to, że około 33 tysięcy będzie, 33 tysiące chyba 870 zł jest szacowany koszt. Wiadomo, że po przetargu on może być niższy lub wyższy. I tak w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli tak się do tej kwoty zabazować, to musielibyśmy zrezygnować z tej kwoty 3000 dla klubu sportowego. Też skoro w tamtym roku daliśmy 5000 na klub sportowy na to zadaszenie, wydaje mi się, że te 3000 też wypadałoby dołożyć, żeby tą inwestycję zakończyć, żeby już ten etap mieć za sobą. No i teraz jest taki dylemat, nie dylemat. 2000 tak naprawdę nam brakło do zakończenia tego oświetlenia. I teraz tak, ja liczę, że być może po przetargu ta kwota ona się zamknie w tym, co tutaj zaproponowaliśmy. Jeżeli nie, to zostanie nam jakieś drobne wykończenie z następnego funduszu sołeckiego. No i to daje nam przykład, jak mimo, że te sumy rosną, jak ciągle nam brakuje tych pieniędzy, jak wiecznie te dziury wyskakują. Też inwestycje, no widzimy jak się rynek pracy zmienia. Teraz brakuje rąk do pracy. W budownictwie jednak teraz fachowcy troszeczkę zaczęli się bardziej cenić i koszty inwestycji będą też większe. Ja tak jeszcze, jak jestem przy głosie i mówię o pieniądzach, chciałbym jeszcze Państwu uświadomić, że Wola Mielecka jako sołectwo ma ponad 30 tysięcy pieniędzy, które kiedyś zostały przez naszych poprzedników wygospodarowane. Były to pieniądze, które ze sprzedaży Bizona są i to jest na lokacie, to jest kwota około ponad 30 tysięcy. Przez parę lat próbowałem się od sołtysa dowiedzieć, nie było tych rozliczeń. Ostatnio podał kwotę ponad 30 tysięcy. Ja bym to chciał jeszcze sprawdzić, bo mi się gdzieś po głowie kojarzy, że to było, powinno być około 34 tysięcy, ale to mniejsza o to. I ja już parę lat temu mówiłem, że jeżeli byśmy zrobili te inwestycje rozsądne za to, zrobilibyśmy ich więcej. Im dłużej będziemy te pieniądze trzymać, zrobimy coraz mniej.
Też zastanowiłbym się, czy w tym wypadku nie należałoby w ramach zebrania wiejskiego podjąć decyzji, czy te pieniądze jednak nie przeznaczyć na coś i zrobić inwestycje, bo to są pieniądze takie, które możemy nawet na kościół przeznaczyć. Możemy zrobić co chcemy, bo nas nic do tych pieniędzy jako społeczeństwa, bo tak jak fundusz sołecki, na to możemy, na to nie możemy. Tamte pieniądze możemy wydać na co będziemy chcieli. Natomiast jest coś takiego jak partnerstwo publiczno-prywatne. Czyli gmina może w ramach jakichś umów z kimś prywatnym wykonywać inwestycje. Ja bym chciał, żeby może z naszym panem wójtem dojść do takiego partnerstwa, że my damy te 30 tysięcy swoje, pan wójt 50-50 dołoży drugie 30 tysięcy i za 60 tysięcy mielibyśmy jakieś inwestycje, byśmy mogli zrobić na Woli Mielskiej. Dla nas byłoby to korzystne, bo pieniądze po prostu zostałyby wydane. Gmina też by miała jakąś z tego korzyść, bo byłyby inwestycje zrobione, gdzie wkład finansowy gminy byłby 50%. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobra propozycja i warta przeanalizowania. Moglibyśmy właśnie też jakieś inwestycje z tych pieniędzy wtedy podgonić, jeżeli mielibyśmy tam 60 czy ponad 60 tysięcy. To byłaby taka suma, którą na pewno byśmy odczuli, można by było zrobić 2, 3, 4 inwestycje. Trzeba byłoby przemyśleć, jakie te inwestycje zrobić. A wracając, mówię, tutaj ten temat jest jakby do przemyślenia i uświadamiam Państwa, że takie pieniądze są. Nie chciałbym, żeby te pieniądze kiedyś zostały zapomniane i żeby one gdzieś zniknęły, bo jeżeli tak czas dzisiaj szybko płynie, każdy się zajmuje swoimi sprawami, żeby to gdzieś nie umknęło. Więc myślę, że warto by było włożyć te pieniądze w jakieś inwestycje, z których byśmy już korzystali, a tak to te pieniądze na koncie tylko będą tracić na wartości. A wracając do tego wniosku Rady Sołeckiej, był to wniosek uzgodniony z większością Rady Sołeckiej, chyba nawet jednomyślnie wtedy, co byli, zagłosowali za tym. Więc ja Państwu proponuję, żeby ten wniosek przegłosować Rady Sołeckiej, wręcz proszę, bo jeżeli byśmy te tematy zamknęli, chcemy w następnym roku robić kolejną drogę, oświetlić, chodzi o drogę, Szanowni Państwo, tam tego osiedla Baraniarni, jest tam parę domów, ale myślę, że może co niektórzy korzystają też z tego terenu jako taki teren trochę rekreacyjny. Tam i rowerami jeździmy, i chodzimy, spacerujemy, więc myślę, że wszystkim by to w jakiś sposób było na rękę. Poza tym, wiecie Państwo, jedni mają dzisiaj wszystko, mieszkają przy ulicy, gdzie jest asfalt, gdzie jest oświetlenie, drudzy nie mają asfaltu, nie mają oświetlenia i ja zawsze uważam, że trzeba jakby bronić świat, trzeba tych ludzi wyciągać z takich warunków, bo dzisiaj każdy pracuje, każdy płaci podatki, każdy chce godnie żyć. I tutaj dlatego chciałbym, żeby w następnym funduszu sołeckim podjąć się kolejnego zadania, rozłożyć go ewentualnie na 2 lata, jeżeli na rok nie damy radę, bo pewnie nie damy, i też wykonać. I potem następny krok, żeby takie właśnie duże, trwałe inwestycje po nas zostawały. Więc ja bardzo serdecznie Państwa zachęcam do głosowania na wniosek Rady Sołeckiej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś? Pan prezes. Niestety się ja zostałem wywołany jakby do tablicy przez pana radnego. Ja z panem dyrektorem, żebym się nie konsultował. Tutaj było ustalone, że 2000 na kosę spalino z takim, z tym, że to będzie na klub. Ja tłumaczyłem na Radzie Sołeckiej, że mamy traktorek od 7 lat, który musimy inwestować własne środki, bo to jest na szkołę. My nie możemy kupić paska, my nie możemy kupić oleju, my nie możemy nic zrobić, noży nowych, bo wszystko jest na szkołę, musimy wydawać własne pieniądze. Nie możemy rozliczyć później, założyć w budżecie z gminy, jeśli dostajemy na remont, na. To samo będzie i my, drodzy Państwo, kosimy z własnymi posiadkami. To jest nie mój teren, nie chłopaki, to jest teren gminy, który mamy w dzierżawie i my to nosimy własnym sprzętem. A własny sprzęt kupić to kosztuje 2000. No, ja bym zachęcał, żeby ktoś z Państwa przyszedł swoim sprzętem tam kosił przez 3 godziny. I to posiadka, drodzy Państwo, jeśli będzie, jeśli coś, to ja nie chcę, żeby jest własność klubu. I można wtedy, jest na stanie klubu, można to i robić, tym to i coś zakupić. A tak to my nie możemy nic. Proszę.
szanowni państwo, ja tylko wyjaśnię. Kosiarka jest kupiona też z funduszu sołeckiego. Mówimy o kosiarce, o traktorku, który był kupiony tylko dla szkoły, dlatego że nie można było kupić na klub sportowy. Więc jest kupiony na szkołę, ale generalnie jest w użytkowaniu klubu i klub użytkuje, szkoła wręcz nawet przechowywała, więc jakby tutaj nie widzę żadnego problemu. Jeszcze jak rozmawiałem z panią dyrektor, to się okazało, że przez pierwszy rok nawet ona płaciła faktury za wszelkie naprawy, a teraz jeżeli nie możemy kupić podkaszarki na klub, jeżeli pan prezes z panią dyrektor nie ustalili, że my mamy kupić na szkołę, to jak my możemy kupić pani dyrektor na szkołę, jak ona o niczym nie wie? No nie możemy takich rzeczy zrobić. Ja myślę, że tutaj szkoda robić jakiegoś zamieszania. Jeżeli po prostu nie dojdzie do ugody, pani dyrektor powiedziała, ja jedną podkaszarkę mam, kupię drugą teraz, w papierach mam dwie, to mi ktoś może zarzucić, że po co ja kupowałam drugą, jak ja mam jedną. Także tu są sytuacje czasami bardziej skomplikowane i nie można kogoś tak atakować, znaczy atakować, może to nie jest atak, ale zarzucać, że to pani dyrektor, czy nie pani dyrektor. Pani dyrektor, ona o swoje mienie dba, no niestety prawo jest jakie jest. Nie możemy tego funduszu sołeckiego przeznaczać de facto tak, jak chcemy, bo są pewne ramy. Jeżeli nie możemy kupić na klub, nie mogliśmy kupić traktorka na klub, to jeszcze traktorek za moich czasów z poprzednim panem Robertem, żeśmy to kupowali, jeździli, załatwiali, przywozili. Dało się wszystko zorganizować, nie było problemu. Jeżeli się chciało, to i z panią dyrektor do wszystkiego żeśmy doszli do porozumienia, a teraz jakoś tego porozumienia pracy. Dlaczego tu można właśnie kupić na klub? Bo fundusz sołecki ma pewne ramy. Na to wolno, na to nie wolno, co jest po prostu, bo możemy wydać na zadania własne gminy. A co nie jest zadaniem własnym gminy, no to nie możemy. Ja bym się tutaj Ale słuchajcie, tak prawo mówi, ja się z tym akurat, mi się to nie podoba, bo wiadomo, że wojsko nie jest prywatne, tylko powinno być, bo ja uważam, że wojska szkolne powinny, znaczy wojska czy coś powinna gmina utrzymywać, bo nikt inny sobie tego nie utrzyma, tylko to tak. Utrzymywać też, szanowni państwo, trzeba to mądrze, bo możemy utrzymywać wojsko i wydać na niego w miarę rozsądną kwotę, a możemy po prostu na wojsko wydać potężne pieniądze. Może to nawet dzisiaj się coś nieco więcej dowiemy na ten temat w dalszej części. Jak można wydać duże pieniądze na wojsko, bo ktoś ma różne kaprysy. Naprawdę, szanowni państwo, gdzie się obraca pieniądzem publicznym, ja jako radny widzę, ile na jedną złotówkę ja mam potrzeb, gdzie każdy chce. Widzi to pan wójt i jest ciężko. Jeżeli, przynajmniej ja jestem taki, że jak widzę, że ktoś troszeczkę przesadza i niegospodarnie tymi pieniędzmi niegospodarnie dysponuje tymi pieniędzmi, to mnie to bardzo boli. A tutaj, jeżeli chodzi o podkaszarkę, ja bym chciał, żeby można było kupić, bo klub powinien mieć swoją, bo nie powinno być czegoś takiego, że ktoś z domu przynosi swoje. Była, chcieliśmy to kupić, nie dało się. Trzeba poszukać po prostu innego rozwiązania. Ale słuchajcie, nikt nie będzie tego rozwiązania też, jeżeli nie będzie ze strony prezesa jakiejś dobrej woli i porozumienia znalezienia jakiejś drogi, to też nie liczcie, że ktoś wam przyniesie coś gotowe. No jeżeli prezes... Takiego prezesa jak masz, to coś jest, to szuka. O, ja nie będę tego komentował, bo rozumiem, panie radny, nie ma sensu. Pan Wiemy, proszę bardzo. O ile dobrze pamiętam, co do tego ciągnika samoproszącego, jednego, ja wówczas byłem prezesem OSP, i na zebraniu, jeżeli było w ten czas do kupna, owszem, nie dało rady na klub tej kosiarki wziąć, kupić. Kupiliśmy to na szkołę, z tym, że szkoła miała przekazać tę kosiarkę na stan całkowity ten czas na klub. Taka była pierwsza decyzja. Nie wiem dlaczego to tak nie zostało podjęte. Pan na odwrócę. Szkoła w każdej chwili przekaże, tylko żeby przyszedł prezes. Nie, nic ma pisane i szkoła nie przekazał. Szanowni państwo, ja mam takie jedno pytanie, bo ten problem, że tak powiem, kosiarka na tym boisku Woli-Mieleckiej jest nam znany. Jedno takie pytanie do zarządu OSP. Czy zarząd OSP na swoim stanie ma wykaszarkę? Tak. A czemu ta wykaszarka, że tak powiem, służy w tym OSP? Bo wiem, że wisi na ścianie i kiedy bym nie był, to zawsze tam wisi.
bo tam ma miejsce. No każdy z ma swoje miejsce. Żebyśmy, proszę Państwa, porozmawiali w ten sposób, że między organizacjami, stowarzyszeniami moglibyście się Państwo dogadać, przekazać tą wykaszarkę na rzecz klubu, udostępnić, proszę Państwa. Na zebraniu ostatnim, pan prezes powiedział, że nie chce dla nas pożyczać, bo się boi, że się to po prostu zepsuje czy coś, bo nie będzie pewności kosztów naprawy. Chce mieć swoją, bo za swoje się odpowiada. A pożyczanie to jest takie pożyczanie. Nie wiem, czy pan kierownik cokolwiek komuś pożyczył, ale pożyczanie każdy, nikt nie lubi pożyczać. I pan, ja się panu prezesowi nie dziwię, że takie stanowisko wyrazi. Każdy powinien mieć swoje, bo za swoje odpowiada, dba i wie, o co chodzi. A pożyczanie to jest pożyczanie i tyle. No, trzeba zapewnić wykaszarkę i tyle. No, panu prezesowi się też nie dziwię, bo wie, że takie stanowisko wyraził i tak jest. Tak, no, ja, macie, tak gdzie musicie? No właśnie, pytanie, co tą wykaszarką jest wyszło? Przejęliśmy nawet w tej chwili ten parking tutaj, koszenie tego parkingu, proszę Państwa, ruszyło. Brawa, to pani Ziarko chodziła i nas wyganiała, bo jej przeszkadza. Pan Wójt, dwa słowa. Proszę Państwa, robimy problem z czegoś, gdzie nie ma problemu. Przed chwilą tu akurat nie z radnym się zgodzę, skoro są pieniądze, które można na wszystko przekazać, bo są to pieniądze wasze, sołeckie, nad którymi jakby nie ma kontroli, w sensie takim, że regionalna nad tym nie czuwa. Jaki problem z tych pieniędzy wziąć 2000 i kupić tą kosiarkę? I będzie klub miał, będzie po prostu problem rozwiązany. Inna sprawa, że jeżeli są remonty tego, to no trudno w tej chwili finansować, ale można finansować szkołę. Jeżeli trzeba tą kosiarkę z tych pieniędzy, jeżeli są, bo ja nie mam wglądu do tych pieniędzy, proszę Państwa, bo to jest poza gminą, to dlaczego nie można wyremontować, bo jakim prawem tak naprawdę ma naprawiać dyrektorka? Zrozumiałe, że nie chce. Oni nie chcą, bo też ze swojej kieszeni nie wyciągną, nie zapłacą, bo fakturkę chociaż wezmą, komu dadzą, bo nie mają komu dać, bo to nie jest na szkołę tylko i jeżeli byłby zwrot za fakturę, to dostałaby szkoła. Więc są, jeżeli są takie pieniądze, to tylko się cieszyć naprawdę, że są i można te pieniądze wykorzystać i te pieniądze są do ścisłego rozliczenia, bo nikt nie będzie naprawiał, czy nie będzie kupował za po prostu swoje pieniądze, tylko idzie wszystko na fakturę. Więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj nie ma problemu, jak chce się podejść tak naprawdę solidnie do sprawy. Bo czy mają, załóżmy, straż na stanie, czy nie, to znowu im się zepsuje i będzie ten sam problem. Dojdzie do tego, że będą chcieć coś wykonać, jakąś pracę wykosić i nie działaj i znowu będzie przepychanka między klubem. Mają wtedy swój, jeżeli Państwo wyrazicie to zebranie, chyba po to jest, żeby się dogadać. Jest parę osób, także bardzo się cieszę, żeście przyszli w takiej liczbie. Można to zrobić bez chyba żadnego problemu. Nie wiem, czy ktoś widzi problem. Można dyskutować. Szanowni Państwo, bym chciał jeszcze tylko dopowiedzieć, bo tu już to prawda zostało powiedziane, że Fundusz Sołecki no, jest przyznawany, czy te pieniądze są wydawane według określonych przepisów. Ja wiem, że dla wielu osób może się to wydawać niezrozumiałe, że nie możemy zadecydować, na co chcemy wydać, ale te pieniądze mają być przeznaczone na zadania własne gminy. Pamiętamy, może młodzi nie pamiętają, to przypomnę, przed kilkoma laty była taka sytuacja, że koło gospodyń wiejskich, tak się wówczas jeszcze chyba wtedy nazywało, więc się nie mylę, chciało zakupić jakiś tam piecyk elektryczny, być może nie mówię precyzyjnie. Przecież koło gospodyń wiejskich to jest nasze koło, to jest nasza wartość tutaj sołecka i też chcieliśmy na to pieniądze przeznaczyć. No i nawet była dosyć taka, powiedziałbym, nieciekawa sytuacja, bo już był zamówiony, okazało się, że nie można na to pieniędzy przeznaczyć, bo to nie jest zadanie własne gminy. Także to nie jest jakieś czyjeś widzimisię, tylko rzeczywiście są takie przepisy, że nie można. Można na szkołę, dlatego wcześniej było to porozumienie ze szkołą i tenże traktorek był kupiony na szkołę. Także tu nie ma niczyjej złej woli, tylko po prostu no, musimy działać w ramach prawa, które obowiązuje. Dziękuję. Pan Tomasz. Ja do bardziej jeszcze, w ogóle to dzień dobry wszystkim i do pana wójta jeszcze takie pytanie mam, jeśli mogę. Panie wójcie. A czy nie widzi pan możliwości, że jeżeli jest inwestycja tej tak zwanej drogi gminnej, czy nie widzi pan możliwości ze swojej strony, żeby również dołożyć na tę inwestycję kosztem tego, że pieniądze zostaną, powiedzmy, i te pieniądze wtedy będzie można podzielić, dołożyć komuś coś,
zrobić to w ten sposób, żeby nie było niesmacznych kłótni, tylko że każdy by był zadowolony. Może idźmy w tą stronę. Proszę, pan już ma wójt. To znaczy, tu jest znowu też znajomość prawa od strony jakby nagrody, którą dostajemy, jeżeli, czyli dostajemy jakby rekompensatę za to, że daną kwotę w całości wykorzystujemy na dane zadanie. Jeżeli my dołożymy, po prostu tracimy część funduszu sołeckiego, część pieniędzy, które daje nam, ale chcę tak prosto powiedzieć, żeby to było zrozumiałe. My dostajemy pieniądze i do tego dostajemy jakby dopłatę. Jeżeli nie skorzystamy z tego, że dajemy na, załóżmy całą kwotę, tylko część dokładamy jako gmina, niestety troszkę pieniędzy nam przepada. I dlatego też swojego czasu proponowałem, mówię, chciałem, żeby dogadały się sołectwa, żebyśmy wspólnie coś zrobili, bo mamy około 400 tysięcy, proszę Państwa, na wszystkie wioski. Tutaj lokujecie dobrze pieniądze, ale są miejscowości, gdzie te pieniądze są naprawdę, żeby wydać, żeby się nie zmarnowały. A gdybyśmy tak robili po kolei, tak jak jest w strażach w tej chwili, 3 samochody, dlatego, że można się było dogadać i po prostu jedna jednostka, drugiej, wszystkie po prostu się dogadały między sobą i dzisiaj kupujemy tu, jutro tu, 3 jednostki zostały załatwione tym sposobem. I tak samo byśmy mogli postępować z funduszem sołeckim, ale to jest już po prostu, bo można tak, kiedyś nie można było, dzisiaj jest to dozwolone. I więc tak, że myślę, że ta odpowiedź powinna być wystarczająca, że tracimy, jeżeli dołożymy, to tracimy na tym, jako gmina i jako mieszkańcy, bo wszystkich nas to dotyczy. Jeżeli nie damy wszystkich pieniędzy z funduszu sołeckiego na dane zadanie. Ale na drugi Morawiecki dołoży. Proszę? Morawiecki da na nie mówił o takich głupotach, bo zaczniemy znowu rozbijać się na tematy poboczne. Proszę Państwa, jak Pani tak ruszyła, to powiemy, o co chodzi, że nawet rozmawialiśmy w ostatnich, można powiedzieć, godzinach. To nie jest tak do końca, bo drogi można robić z państwowych pieniędzy, tylko muszą być spełnione wszystkie warunki. Pełna infrastruktura, bardzo dobrze jak jest asfalt, bardzo dobrze jak jest rów, jak jest chodnik. Tylko proszę sobie wyobrazić, bo mamy nawet i na terenie Woli Mieleckiej, jest ponad 3 km dróg, które powinny być zrobione w najbliższym czasie. Mówię tutaj o tej baraniarni, jest tam, budują się ludzie, prawda? Tylko pytanie, czy to dzisiaj jest na to czas? Bo nie jest tak, że w 100% dadzą nam na to. Jest, nie wiem, 50%. No to 3 km drogi z taką infrastrukturą, to są dosyć duże pieniądze. Myślę, że z 1,5 miliona chyba na pewno by kosztowało. Także proszę Państwa, można by to robić, ale są inne ważne zadania, na które wszyscy się zgadzają, po prostu radni, bo wiedzą, że my mamy pewne już udogodnienia typu kanalizacja, czy woda, czy po prostu chodnik, czy asfaltowa droga. A są miejsca, gdzie naprawdę jest jeszcze nie tak, jak powinno być. I z decyzją oczywiście rady, radnych staramy się, żeby w miarę równo rozdzielać, żebyśmy... I stąd taka inicjatywa i bardzo się cieszę i myślę, że no nie widzę, zresztą będzie głosowanie, ale myślę, że wszyscy idziecie w tym kierunku, żeby poprawić byt tym, co można, prawda? A mówię, nie chcę tu ingerować, bo ja jestem tylko słuchaczem. Fundusz sołecki jest pierwsze, może być przez radę jakby projekt dany, drugi przez was jako mieszkańców, przez grupę mieszkańców. Nie wiem, myślę, że drugiego nie ma, jak jest jeden, prawda, przedstawiony, to i oby było dobrze. Także już sami zadecydujecie Państwo. Proszę bardzo jeszcze. Przepraszam, Panie Wójcie, dobrze. Jeżeli w takim razie, jeżeli byśmy zrobili jedną inwestycję, jeżeli byśmy poprosili Pana Wójta, żeby jeszcze jednak dołożył ze swoich pieniędzy z gminy, na przykładowo na klub, te 2000 czy tam 3000, na zróbmy jedną inwestycję, przykładowo, dokończmy. To oświetlenie. Jedno zdanie, ale już może zdanie. Panie Wójcie, to znaczy się, tutaj kolega myśli, tak, ma w tym rację, ale może tak, my mamy wniosek, my go możemy złożyć, a Pan Wójt, my mamy kwotę taką, jeżeli trafi, to Pan Wójt może dołożyć i ja liczę, że to zrobi.
Więc tyle brakuje, tylko to jest hipotetyczne 2 złote, bo może zostać 2000, może braknąć 2, może 3 braknąć, więc nie jesteśmy w stanie inwestycji przewidzieć, więc ja jestem, liczę na to, że po prostu jak trzeba będzie, to parę złotych pan wójt dołoży i wtedy mamy temat, myślę, zarazony w tym roku, następnego roku przechodzimy dalej. Bo proszę Państwa, decenę się robi, my czasem się możemy przeliczyć właśnie tak jak tu Pan Radny mówi, w jedną stronę i w drugą. Jak zostanie, to dobrze. Jak braknie, no to trzeba po prostu coś zrobić. Nigdy się nie zostawia inwestycji. Tylko tu jest odpowiedź na pytanie Pana, który pytał, czy możemy dołożyć, czy możemy. Wszystko możemy, tylko mówię, tracimy na to, na tym. A dlatego powiedziałem o tej koncepcji takiej łączenia tych funduszy sołeckich, że wtedy nie jest powiedziane, że wszystkie 2 wioski mogą robić to, bo wtedy wykorzystamy te pieniądze i na pewno nie stracimy, a będziemy mieć dodane. Zawsze jak jest większa kwota, możemy więcej zrobić i 2 miejscowości może się... Tylko to jest po prostu dogadanie się między sobą, między sołtysami, między radnymi i oczywiście akceptacja później zebrania wiejskiego. Ale jeżeli widzą mieszkańcy, ja nie wierzę, żeby mieszkańcy nie mieli świadomości takiej, że się robi to dla nich. Dzisiaj robimy na Woli Mieleckiej, jutro załóżmy na Podleszanach i odwrotnie później tak można. I tym bardziej, że widzicie, że wzrasta te pieniążki. W ubiegłym roku było mniej, teraz jest więcej i myślę, że jest to po prostu coraz większa kwota. Jaka będzie w następnym roku, też trudno powiedzieć, ale na pewno nie mniejsza. Dziękuję. Może ja udzielę tego głosu. Odniosę się co do inwestycji Baranówka. X lat temu zostało to pod przestrzenne zagospodarowanie. Każdy kupował, każdy, gmina podzieliła indywidualnie, mieszkańcy tam drogę robili, nawozili, podwozili, gdzie się dało, ale po zasięgnięciu informacji obowiązkiem jest dokończenia oświetlenia, chodników, kanalizacja już jest i tak dalej. To jest przestrzenne zagospodarowanie. I nie ingerujmy, że mając 30 tysięcy zrobimy oświetlenia. Dzisiaj 30, jutro będzie już 100 tysięcy, bo ceny wzrastają. Z drugiej strony, nie jest to tylko jedna strona Woli Mieleckiej. Stronę Dzięcianowic, stronę Rydzowa. No piątkowie jest, już nie będę tam mówił. I też są potrzeby, które my dajemy na parę lat w jedno miejsce. Zróbmy tak, że nie odbierajmy to urzędu gminy, tylko niech się gmina zobowiąże, że w jednym roku to, na drugi rok to, trzeci to. Róbmy to kompleksowo. Bardziej jest pozyskać jakieś fundusze, jak my tę odrobinkę, co my tutaj kasy mamy. Nie wiem, jak ja do tego wniosku nie mam, broń Boże, nic. Będę głosował za, bo to trzeba skończyć, bo pieniądze przepadną. Ale nie róbmy takich ceregieli, że wybiórczo będziemy robić tutaj, robimy, za chwilę robimy tu, ale pozostali czekają. Inna strona czeka. Musi 5 lat czekać, 10. Dzisiaj światło, ale ja myślę, chodnika nie ma, rowka nie ma wybranego, asfaltu nie ma, przejeżdżając tam o zawieszenie mówię. No nie wiem, może w tym kierunku zrobiliśmy kawałek drogi od drogi wojewódzkiej. Zróbmy jeszcze drugie tyle. I już będzie to jakoś miało ręce i nogi. Na razie dziękuję. Proszę bardzo. Tak w odpowiedzi do tego, co pan sołtys mówił. Szanowni Państwo, no o asfalcie. Z takimi środkami o kładzeniu asfaltów to chyba byśmy się wygłupiali. Oczywiście gmina może oprócz tego, co my robimy, robić oświetlenia. Może robić inne inwestycje,
ale my mając jakieś pieniądze, jak je będziemy mądrze przeznaczać, to na pewno tych inwestycji będzie przybywało. Panie z koła gospodyń są na mnie zawsze cięte, bo bardzo delikatnie im tam tych pieniędzy chcę upuszczać z tego kurka. Ale to nie dlatego, że ja nie chcę, żeby tych pieniędzy po prostu nie dostawały, my te pieniądze przehulamy. Bo ja wiem, że te pieniądze włożymy w inne trwałe inwestycje. Bo impreza się odbędzie i po imprezie zostają tylko wspomnienia, za 2 lata się niewiele z tego pamięta, pieniędzy nie ma. A jak zrobimy trwałą inwestycję, ona służy lata. I ja jestem za takimi inwestycjami. Dlatego, panie sołtysie, nie można mówić, że robimy tym. Robiliśmy z Funduszu Sołeckiego przy drodze Rzewa Rzędzianowice, w bocznych ulicach oświetlenie, w bocznych ulicach na płytach robiliśmy z Funduszu Sołeckiego oświetlenie. Robimy tam, teraz chcemy iść tu. Ale Sławku, zgadzam się, że można, ale jeżeli byśmy, ja wam tylko tyle, ale proszę, szanowni państwo, ale ja wam tylko powiem, że jeżeli my byśmy nie zrobili z Funduszu Sołeckiego, to w większości tych ulic bocznych to światło by dzisiaj nie istniało. Więc wykorzystujmy tą sytuację. I uważam, że Wola Mielecka jest na tyle duża, że jeszcze ten Fundusz Sołecki mamy gdzie wykorzystać, bo naprawdę niektóre wsie to ten Fundusz Sołecki w moim przekonaniu to marnują. Bo jak mają, to nie dadzą drugiej wsi, no bo gdzie damy innej wsi na inwestycje, to trzeba to rozpuścić i to on się rozejdzie. Ale po niej nie ma śladu. Także ja bym tutaj kończył te takie wywody, demagogie, bo dużo możemy mówić, niektórzy są z tą wiedzą nie do końca na bieżąco i tylko taki jakiś niepotrzebny ferment, zamieszanie. Myślę, że też tym bardziej jak mamy jeden wniosek, to niepotrzebna piana. Wniosek jest na tyle realny, że nawet jeżeli braknie na tą inwestycję, to liczę, że wójt dołoży i tamta droga zostanie w 2019 roku oświetlona do końca i przejdziemy do następnej. Skończymy tamtą, Bóg da, przejdziemy do kolejnej i kolejne inwestycje będziemy robić. Dziękuję. Chciałem się odnieść do pana słów. Co do pani koła gospodyń czy stowarzyszenia. To nie pan decyduje, ile kwoty dostaną. Decydują mieszkańcy, bo podniosą rękę i powiedzą, należy się nam 2000. I pan nie będzie miał nic do powiedzenia. Ja mam tego świadomość, ale ja często staję w kontrze. Bo staję w kontrze, jestem tego świadomy. Panie mnie nie lubią, bo ja im nieraz tam wytykam, nie tyle. Ale to nie... To... Panie decyduje. Ale wnioski często przygotowywałem sam, teraz z Rady Sołeckiej przygotowałem jako mieszkańcy i jakoś to było. I różnie bywa, panie sołtysie, może pan mówić co chce, oczywiście głosowanie jest demokratyczne i głosuje większość, ale ja mam świadomość, że panie oto są na mnie cięte, ale ja tak widzę, tak mówię i się do tego przyznaję. Nie, nie można, przepraszam bardzo, bo nie można tak mówić, że jesteśmy cięte. Każdy chce coś uzyskać. Pan pyta. Ale mówi pan, ma ustawę. Proszę nam od razu nie pójdzie, jesteśmy cięty, bo my jesteśmy kobietami że ugodowymi, że tak powiem. Bo gdybyśmy takimi nie były, wtedy byśmy były bardziej może cięte. Więc uważam, że lepiej porozmawiać, podyskutować i na spokojnie. Ale pan bój się o ja zabiorę tylko jeszcze pan przewodniczący słowo chcę powiedzieć. Dziękuję panie wójcie. Szanowni państwo, ja znowu pragnę pospieszyć z wyjaśnieniem pewnym, bo mówimy, że to czy tamto zadanie powinno być wykonywane z budżetu gminy. Szanowni państwo, Fundusz Sołecki to jest budżet gminy. To są pieniądze budżetu gminy, które decyzją radnych na propozycję pana wójta zostały wyodrębnione z całego budżetu po to, żeby dane sołectwo, mieszkańcy mogli sami zadecydować, co jest dla nich najważniejsze. Są to jakieś tam, powiedzmy sobie, mniejsze czy większe środki, umownie bez mnie większe, ale to my mamy możliwość zadecydować, bo być może akurat pan wójt czegoś nie zauważa, co w danej miejscowości jest pilne, czego chcą mieszkańcy, więc ale to i tak jest ciągle z budżetu gminy. Natomiast co do budżetu gminy, ja myślę, że te potrzeby one i tak są zauważane i myślę, że mieszkańcy wszystkich miejscowości, i to zostało zauważone, że sprawiedliwie są dzieleni tym budżetem. Ale mówię, tutaj mamy jakieś tam nieduże pieniążki, żeby przeznaczyć na to, co po prostu chcemy. I to była, myślę, słuszna idea. Dziękuję. Także dziękuję bardzo, bo akurat nie powiedział pan to, co ja chciałem powiedzieć, ale to nic, bo po prostu to są te same prawa rządzą, można powiedzieć, tymi pieniędzmi. Tylko co chcę panu powiedzieć, dodać do pana przewodniczącego, że gdyby nie te pieniądze i gdyby nie wasza, najpierw Rady Sołeckiej, wasza akceptacja, to wiele inwestycji by nie było. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja dostaję propozycję, dostaję tutaj na piśmie teraz, ja wezmę i będę to realizował.
i radnym powiem, nie zmarnuję pieniędzy, które zostały przez was, proszę państwa, zaakceptowane na daną inwestycję. I robimy projekt, a my jako gmina wykonujemy to. Więc proszę pana, niejednokrotnie tej inwestycji by nie było. Nie mówię, że wasi radni by nie chcieli, ale jest w sumie 15 radnych. I może część podnieść rękę za tak, część nie. Tak robimy inwestycje. I wpisujemy jako inwestycje i wszystko jest. No. I po prostu i to jest niezależne jakby. Także wie pan, inaczej patrzymy na to, bo z boku ja też tak patrzyłem. Ja też byłem w Radzie Sołeckiej, angażowałem się, też chodziłem na zebrania. Inaczej się patrzy z boku na to. Dużo jest takich sytuacji, że wydaje się nieracjonalne, złe wydatkowanie i tak dalej. Jak się znajdzie po drugiej stronie, troszeczkę inaczej się na to patrzy. Proszę pana, gdyby nie te przepisy, które nas wiążą, gdyby nie regionalna izba obrachunkowa, wiele rzeczy byśmy mogli robić inaczej. I przede wszystkim taniej. Nie byłoby wycen, kosztorysów, nie wiadomo czego, projektów drogich i tak dalej, map, które musimy płacić. Wszystko to tworzy taką otoczkę, gdzie na inwestycji czasem około 30% to są takie niematerialne straty, nazwijmy to. Bo tego w rzeczywistości nie powinno być. Ale proszę państwa, my jako gmina nie możemy robić coś systemem gospodarczym, tylko musimy robić wszystko, bo na wszystko, tak jak pan powiedział, zrobi coś przy kosiarce, musi mieć kwit. Ale kwit on nie rozliczy u siebie, dlatego że on nie ma takiego sprzętu. A jak zaniesie pani dyrektor, to pani dyrektor jak na szkołę weźmie. Tutaj pan wyda pieniądze, a pani dyrektor dostanie rekompensatę za to. Może to, powiedzieć pan? To ja bym jeszcze... Tak, proszę bardzo, proszę. Jeśli można, panie wójcie i panie przewodniczący, to zróbmy inaczej może w takim układzie. Ja podam nową propozycję i myślę, że wszyscy będą zadowoleni. To proszę na koło gospodyń na przykład przeznaczyć 2 tysiące, na sportowców przeznaczyć 4 tysiące, a pozostałą kwotę przeznaczyć na to oświetlenie i będzie sprawa załatwiona. Jeżeli wieś by była i wszyscy by... Taki fundusz trzeba najpierw taki projekt przygotować, w odpowiednim czasie go złożyć, odpowiednio podpisać. Jeśli teraz w tym momencie nie ma na to... Ale jeszcze mamy 2 tygodnie. Ale to by musiało być następne zebranie wiejskie. A to zrobimy. Bo proszę państwa, tutaj też jest taka może nie całkiem świadomość mieszkańców. Każdy ma prawo zebrać 15 osób na to, prawda? 15 osób, grupka 15 osób i swój projekt przygotować i przynieść. I później dyskutujemy nad każdym projektem i projekty są przegłosowane. Także w tym momencie, jeżeli byłaby taka wola, ale to wszyscy musicie wyrazić sprzeciw, że ten projekt... O czym rozmawiamy w tym momencie. No ale gdyby nie przyjęli mieszkańcy tego projektu, byli przeciwko, no to wtedy musielibyśmy tak zrobić. Zebranie wiejskie tak naprawdę pokazuje, czy jest akceptacja tego, co Rada Sołecka no, przygotowała, czy po prostu nie. I wtedy no, jest inna dopiero opcja, ale mówię, to by musiało być następne zebranie wiejskie. Najpierw Rady Sołeckiej, później wiejskie. I pewnie tak. Się zagłosujmy może. Jeszcze, czy jeszcze ktoś ma do tego projektu? Z tymi projektami, da, jak spotkaliśmy się. Rozmowa cały czas wdroży żadnych. Przegłosujmy wniosek i zobaczymy, bo to zaczynamy. Pani jeszcze. Czy jest sens, jeżeli ta inwestycja z naszego oświetlenia, jest sens podejmować od niej pieniądze i przekładać za rok, te ceny będą wyższe, no to właśnie skoro pan chciał odjąć do oświetlenia. My się głosujmy, myślę, że po prostu większość jest na tyle rozsądna, że się nie będzie panowała jakichś takich pieniędzy. Tak jak na tą kaszarkę, to może panie, skoro mają potrzebę z tych dodatkowych, a tu skoro już będzie firma wykonująca, to już ich skończy, a to są ceny wyższe, to czy jest sens? Jeżeli jest inwestycja za rozpoczęta, to dlaczego nie ma być zakończona? Tego nie rozumiem. Głosujmy, no. Mogę prosić, ja myślę, że tutaj chodzi o to, żeby nie wiem, komuś może troszkę zamieszania wprowadzić, nic z tego mądrego nie wynika, bo jak pan zwójt będzie chciał, to i tak to gospodyń może 1000 zł dołożyć, jeżeli będzie chciał klubowi, to i tak może 1000 zł dołożyć.
Więc to jest takie udawanie, że to zrobimy innymi drzwiami, a to nic nie daje. Więc zaczynamy tracić czas, zaczynamy się zastanawiać, a efekt jest taki sam, że pieniądze są z budżetu. Będzie chciał pan wójt do 1000, 2, 5 może dać. Może. Tylko z czego tak naprawdę? No dobrze, ale panie wójcie, to tak samo z tego samego, co pan dołoży potem na oświetlenie, zgadza się? Tam mogę dołożyć tracąc, ale tutaj nie mogę dołożyć. Tak naprawdę na imprezę nie mogę dołożyć, prawda? Ja nie mówię, że się nie należy, proszę państwa, żebyśmy ale, się nie... Panie wójcie! Ale ja mówię teraz, żebyśmy nie dochodzili do tego, że ja jestem przeciwny, bo zaczyna, ja nie wiem, ja się nie odzywam, ja jestem osobą wierną. Ja, co zrobicie, to zaakceptuję, dlatego że ja nie mam prawa tutaj głosu w tym. Gdyby było coś sprzecznego z przepisami, to wtedy nie zrobimy tego i powiemy, że nie zrobimy. Jeżeli jest zgodnie, wy wyrażacie zgodę, więc ja nie mam nic do powiedzenia, proszę państwa, choćbym chciał. Więc proszę nie mieszać tu mojej osoby w jakieś rozgrywki, bo to jest naprawdę niefajne. Głosujecie, robicie, po prostu to jest wasza sprawa. Ja siedzę tak, jak siedzę na sesji, proszę państwa, z boku. Rada rozmawia, a ja udzielam wyjaśnień. Tak samo i tutaj. Jak będziecie mnie pytać, będę odpowiadał. Ale to jest kwestia tego, czy wy przyjmiecie to, co zrobicie z tymi pieniędzmi. To jest wasza sprawa na waszym terenie. Czy jeszcze coś obejrzeć? Myśmy się faktycznie zwrócili do Rady Słowackiej z prośbą o dofinansowanie i takie żeśmy uzyskali i za to dziękujemy. A panie chciały tyle, które otrzymały. W tym momencie nie będziemy zmieniać wniosku. Tak, nie cyrków, bo to no, gdyby tam, w jednym projekcie tak, ale tak to... Czy jeszcze ktoś do wniosku? Nie widzę. Więc wniosek Rady Słowackiej Siwola Mielecka w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Słowackiego na 2019. Rada Słowacka Siwola Mielecka proponuje przeznaczyć środki z Funduszu Słowackiego na 2019 rok na poniższe inwestycje. Wykonanie drugiego etapu oświetlenia drogi gminnej Woli Mieleckiej, działka 736, kwota na ten cel 31 087,20 groszy. 31 tysięcy. No usiądź. No tak powiedziałem, że 31 tysięcy. 31 087,20 groszy. 31 087,20 groszy. Czym to się robi? 32 tysiące. Wykonanie drugiego etapu zadaszenia przy budynku LKS tam Wola Mielecka, kwota na ten cel 3000 zł. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą Dzień Seniora, kwota 1500 zł. Kto jest za tym wnioskiem? O, trzeba policzyć chyba. Ja sądzę, że wszyscy. Tak. Państwo wszyscy. Tak? Ale nie. Wszyscy? Tak. Wszyscy. Jak ktoś się wstrzymał albo nie, to będzie mniej. Dobra. Kto jest przeciw? Nie ma. Tak? Czy jest? Ręka w górę. Nie ma. Kto się wstrzyma? Nikt. Nie ma. Stwierdzam, że na niewiejskiej Siwole moje uchwały w sprawie przyjęcia zadań planowanych do realizacji na terenie Sołeca w ramach środków Funduszu Sołeckiego przypadających na 2019 rok. Sprawy, przechodzimy do drugiego, sprawy bieżące wsi. Proszę o zabranie głosu pana wójta gminy Mielec, pana Józefa Piątka. Proszę państwa, kończy się rok, jesteśmy w trakcie realizacji bądź już po wykonaniu zadań, które przewidzieliśmy na 2018. Z takich ważniejszych inwestycji była przebudowa dróg gminnych, asfaltowych. To jest przy drodze w kierunku Piątkowca, jedna naprzeciwko Sołtysa, druga równoległa bliżej. Została nałożona warstwa bitumiczna na te drogi.
Następnie oświetlenie uliczne, droga graniczna. Chyba wszyscy wiedzą, gdzie to jest w kierunku... Granica Podlesza w kierunku Wału. Następnie projekt i budowa oświetlenia ulicznego, droga w kierunku terenów inwestycyjnych, no to jesteśmy w trakcie. Modernizacja, termomodernizacja budynku OSP, to jest też robimy to w tej chwili. Budowa zadaszania przy obiekcie LKS-u, to też co pieniążki przeznaczamy na dalszą jakby realizację tego, to jest w trakcie. Robimy, proszę Państwa, remont drogi prowadzącej do kompleksu leśnego, czyli w kierunku tych terenów inwestycyjnych. Tam bardzo dużo jest takich kontrowersji co do tej drogi. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Proszę Państwa, ogólnie przyjęliśmy taką zasadę. Jest droga, są osoby, które mówią, że chcą korzystać jako z drogi do puli, także rekreacyjnie. Chcemy po prostu tą drogę w jakiś sposób ulepszyć. Droga na początku ma szerokość około 8 metrów, przechodzi bliżej lasu, jest bardzo wąska. Robimy w tej chwili taką jakby podstawową warstwę, czyli częściowe tam korytowanie, zasypujemy ziemią z tych terenów inwestycyjnych i proszę Państwa, na to będziemy później musieli wysypać piasku trochę, żeby była ta warstwa odsączająca i w przyszłości nałożyć tam kamień. Oczywiście nie będziemy wszystkiego robić w tym roku i co jeszcze ważne jest, jeżeli przy tej drodze nie zrobimy odwodnienia, to nie ma sensu. Więc będzie musiał być zrobiony jakiś mały rowek, prawda? Z tym, że to co powiedziałem, na początku mamy szerokość, później tą szerokość tracimy. I myślę, że tam nie ma przeszkód z tego co wiem, panie Tomku, prawda? Że są osoby zgodne do tego, żeby ten rowek, to odwodnienie tej drogi przeprowadzić. Myślę, że będzie to taki przyjemny odcinek drogi, w sensie takim, że można sobie spacerować w kierunku lasu, tak jak powiedziałem, rekreacyjnie. Bo jeśli chodzi o dojazd do pól, no mało tam jest chyba pól uprawnych, ale jeśli ktoś ma i to może korzystać i uważam, że może jednemu i drugiemu celowi służyć. Proszę Państwa, przygotowany został i złożony projekt o dofinansowanie zagospodarowania terenów przy szkole. Tutaj był cały kompleks taki rekreacyjny. Zostało to w jakiś sposób ograniczone, ale to co jest złożone, nie wiem kiedy będziemy mieć informacje co do dalszych losów tego projektu. Jeżeli będzie wiadomo, na pewno poinformujemy i radnych, i mieszkańców na zebraniu, czy wiejskim, czy najlepiej mówię przez radnych sołtysa. To na pewno się dowiecie, a jak będzie już realizacja, to wtedy będziecie Państwo widzieć. Proszę Państwa, nie wiem czy czas na to, ale może tak w skrócie przedstawiłbym to, co zrobiliśmy za te 4 lata, bo jest to praktycznie ostatnie zebranie w tej kadencji, więc chciałbym takie troszeczkę podsumowanie zrobić. Rozpocznę od kanalizacji, jako że jest to najważniejsza inwestycja, droga, a jej nie widać. Całkowity koszt to był 1 722 726 15. Dofinansowanie z PROW-u dostaliśmy na to 704 245, wkład własny 1 018 481 15. W skład tego wchodzą kolektory grawitacyjne o średnicy 200 mm, 160 mm, łącznej długości 4641,57 m, czyli 4,7 km. Kolektor tłoczący o średnicy 90 mm, długość 1032 m bieżącego ponad kilometr. Przepompownia ścieków P6, P7 i PW. Przebudowa drogi gminnej Holandpol. No, był to dosyć taki ważny element w infrastrukturze. Bardzo dużo osób przychodziło od samego początku. Długa droga i wydaje mi się, że problem został rozwiązany. Oczywiście tam, gdzie jest kruszywo, cały czas będą uzupełniane, bo dopóki nie ma asfaltu, to zawsze po jakimś czasie te drogi będą wymagały dalszych remontów. Długość, jak powiedziałem, 1850 metrów.
wartość 361 737 44. To na to była promocja z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w wysokości 171 851 44. Następnie przebudowa drogi gminnej na Komosie. Też była to taka droga, o którą bardzo, bardzo długo, z tego co wiem, mieszkańcy zabiegali i myślę, że to ułatwiło życie. Długość tej drogi 180 metrów, kwota 56 757,74. Następnie wykonaliśmy projekt oświetlenia przy drodze gminnej, wykonanie remontu drogi gminnej na granicy Wola Mielecka - Rzędzianowice, rozbudowa wodociągu w miejscowości. Proszę Państwa, to się tak wydaje, że nie daje się pieniędzy, jeżeli raz coś zrobimy. Bardzo dużo buduje się nowych domów i cieszymy się z tego, bo raz, że pozyskujemy nowych mieszkańców, są podatki i oczywiście od pieniędzy tych osób, tak od strony materialnej, to też mamy bardzo duży zysk, więc trzeba i cieszę się, jak możemy coś zrobić, bo zyskuje przede wszystkim gmina, każdy z nas może się rozbudowywać dzięki temu, że długość do tego wodociągu to jest 418 metrów bieżących, no prawie pół kilometra. Zakup i montaż wiaty przystankowej, jak robiliśmy chodnik w kierunku Trzciany, na samym końcu musieliśmy tam wykonać, zrobić ten przystanek, bo no, chcemy już, żeby to było nowoczesne, zresztą nie można było przenieść, tam chyba było, ile pamiętam, betonowa, prawda? A w ogóle przesuwaliśmy w związku z tym, że no, inną koncepcję miał mieszkaniec, który mieszkał w tym, kolidowało mu trochę z wjazdem, o ile tam pamiętam, prawda? I zrobiliśmy to. Każde, myślę, zadowolone. Budowa chodników przy drodze powiatowej. Dokończenie w kierunku Trzciany 460 metrów było zrobione. W 2016 roku znowu kanalizacja sanitarna, wartość, proszę Państwa, 678 612 80 groszy. Wykonanie rurociągów grawitacyjnych, montaż przepompowni ścieków, wykonanie rurociągów tłocznych, wykonanie przyłączy elektrycznych do przepompowni wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. Sieć wodociągowa, długość sieci kanalizacyjnej łącznie zrobiliśmy na tym odcinku 2,5 km. Długość sieci wodociągowej też dobudowana 760 metrów. Wykonanie dokumentacji technicznej na fragment oświetlenia przy drodze gminnej przy numerze posesji 356-356K. Następnie, co było jeszcze? Przebudowa drogi gminnej, nawierzchnia bitumiczna, droga, wartość 47 156 23. Przebudowa drogi gminnej, też nawierzchnia bitumiczna plus kurszywo, droga koło Skody. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, remonty przystanków, rozbudowa sieci wodociągowej, no, też kwoty około 15 tysięcy, sieci kanalizacyjnej 25 899. Wykonanie trzech tablic, to już tutaj pan sołtys dał takie zapotrzebowanie. Konserwacja rowów przydrożnych na Baraniarni. Proszę Państwa, jest to bardzo, bardzo znaczące, jeśli chodzi o te rowy, bo mówiłem Wam przed chwilą, że robimy drogę, wprawdzie nie jest to droga do jakiegoś transportu dużego w kierunku lasu. Gdybyśmy nie zrobili drogi przy jednej, kanału rowu, przepraszam, przy jednej czy przy drugiej, naprawdę nie ma sensu. Mija się to jakby z celem robienie dróg bez odwodnienia. Dlatego, że te drogi, brzydko powiem, rozjeżdżają się, a tak jak są osuszone przez te po prostu przez te rowy, dłużej się trzymają i mniejsze koszty później utrzymania takiej drogi. W 2017 roku, proszę Państwa, następnie jest kanalizacja etap drugi, 820 tysięcy, kanalizacja grawitacyjna ponad kilometr, 1065 metrów, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, bo tu jest już mieszana, 247 metrów, przepompownia ścieków, remont przepompowni, patrzę, wymiana zbiornika, to tu chyba ten na tej, prawda, przy dawnym panu sołtysie. Proszę Państwa, to też
tak uciekały cały czas pieniądze. Bo nie wiem, czy mieszkańcy mieli świadomość, ale podczas chyba zakładania tego zbiornika doszło do pęknięcia tego zbiornika i cały czas i wlewało się tam do tego, do tej przepompowni, wlewała się woda, a tam jest akurat nie w takim zaniżeniu. Także płaciliśmy za wody opadowe, które myślę, że w tysiącach metrów sześciennych przez lata wcześniejsze po prostu wlewały się do tego. Nie mogliśmy wcześniej zareagować, dlatego że sprawa była w sądzie cały czas i po przegranej, a dlaczego przegrana? Dlatego, że nie ma firmy, nie ma kogo w tej chwili ścigać, szukać i tak dalej. Tak dzisiaj jest, proszę Państwa, z wieloma firmami, które wchodzą na rynek, później się rozwiązują i po prostu problem się dla nich też rozwiązuje, a szuka się jakby kogoś, kto by mógł odpowiadać za to i nie trudno znaleźć. Więc trzeba po prostu dbać o to, żeby było dobrze. Modernizacja budynku OSP, dokumentacja projektowa, wylewki 2017 były. Wykonanie dokumentacji technicznej, zagospodarowania terenu, to o czym mówiłem. Konserwacja rowów przydrożnych, wykonanie ogrodzenia przy pompowni, przy istniejącej kanalizacji, rozbudowa sieci znowu i wodociągowej, i kanalizacyjnej, i łącznie na prawie 70 tysięcy. No i 2018 to już przedstawiłem. Oczywiście dużo, proszę Państwa, jest takich małych, nazwijmy, inwestycji, które też kosztują i nie przedstawiałem tutaj, bo no, wydłużyłbym to zebranie. Chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że cały czas to nie jest tak, że jeżeli coś zrobimy, to jest na zawsze. Czy robimy tą kanalizację, czy robimy wodociąg, to jest na kilka lat. W tej chwili najlepszym przykładem są złotniki. Było zrobione ponad 20 lat temu. W tej chwili będziemy do budżetu musieli wrzucić no, projekt, nie wiem, czy modernizacji, czy przebudowy. Proszę Państwa, tak często pękają rury, dużo tam jest elementów jeszcze metalowych i zabrudzone są po prostu za nieczystościami, czyli składnikami wody, kamieniem, który znajduje się w wodzie, więc każdej jednej miejscowości, ale przede wszystkim pieniądze dajemy na to, co jest potrzebne, czyli na rozbudowę i dzięki Bogu, że ci ludzie przychodzą i oby jak najwięcej tych mieszkańców w naszej tutaj miejscowości przybywało, bo wtedy i szkoła może funkcjonować i my się możemy cieszyć, że są mieszkańcy, a oby tylko byli zadowoleni. Dziękuję. Proszę. Ja mam zapytanie, panie wójcie, właśnie w związku z przebudową tej przepompowni. Bo tam gmina wykupiła dwa ary. Teraz się okazało, że brakło im miejsca i weszli w moje działkę. Geodeta wymierzył, rozbijał paliki i okazuje się, że z jednej strony pół metra, a z drugiej 30 centymetrów jest. Trzeba już, że przez przepompownię przechodzi środek linii, które tam już. Musi to być zobaczyć teraz, prawdopodobnie widać. No i albo dokupić, bo przecież nie pozwolę, żeby na moje mieli raz, dwa ary mogli wybudować, nie jak to się stało, jak tam nie byłem, bo jeszcze geodeta był, to ja nie zawiadomił mnie o tym, jak to tak, fajnie wyszło. Proszę pana, nie wiedziałem o tej sytuacji, nie mówił pan... No nie mówiłem, bo ja tego nie się zauważyłem. Problem musi być rozwiązany, jeżeli jest to i będzie rozwiązany, ale dlatego mówię, że nie wiedziałem, bo ani pan, ani geodeta, na razie ja dokumentów, jak to mówią, na biurku nie mam, więc nie widzę. Jak jest taka sytuacja, myślę, że zagospodarowane jest ładnie, prawda, ogrodzone, wjazd jest zrobiony i tak powinno być, a że zabrali więcej, to przede wszystkim tylko mogę przeprosić, że jakby bez pana wiedzy, no jeszcze po prostu to się stało. Ja zrobiłem błąd, że nie pisałem umowy. Bo tam miałem podwiezione, tam były kamienie wysypane, przysypane miałem pięknie ziemią, teraz przy przebudowie te kamienie wykopali, tam czyli pozbierali. A w tej chwili pani Gębarowska mówiła, że tam był robotnik, że ma przyjść teraz. A jak za rok to kamienie wyzbiera, to każdy deszcz. Bo ja tam przyszedł, jak jeżdżą, to i nogi. No to zobaczymy. No i mówiłam, że tam ziemi przywieżą jakieś. Ale to wszystko jest tak na pewno i właśnie przyrzutuję błąd. Nie był pan, więc gdyby pan był i bym pan nie zrobił, to po prostu
Ja mogę tylko przeprosić, że z tą powierzchnią, ale widocznie no, trzeba było więcej, dlatego że jest to w zaniżeniu, prawda? I chcąc ten kopiec zrobić odpowiedni, może z tego wynikło, nie chcę nikogo usprawiedliwiać. Ja mogę jeszcze raz... Ładnie mój podjechał do waszej, jakby to wytłumaczył. Przede wszystkim... Ładnie się tu mówi, ale nie powierzuje, a potem iście. Nie wiem, to no ale tak wyszło, że nie to zapraszam. Zapraszam i zobaczmy. Jeśli chodzi, panie wójcie, o takie właśnie ary, sąsiad mój teraz robi podział na 10 działki i wyszło, że wał stoi w naszych polach. I to jest prawda. Jest zabrane 7 metrów kruczkiego, no. Droga jest zrobiona krokiem po koronawalu. Gdzie to mamy się zwrócić, żeby nam zapłacili, bo czego my mamy budować wał? Ja wiem tylko, że właścicielem to bezpośrednio trzeba będzie z właścicielem wału, czyli z urzędem marszałkowskim tak naprawdę. Bo pod marszałkowskim. No to jest nie, no tak jest. No tak jest. No po prostu jeżeli. Bo pierwsza sprawa, że nie macie tej ziemi, a druga sprawa płacicie za to podatek jeszcze. No właśnie. No to ile tam jest metrów, ja nie wiem, ale to trzeba wystąpić. Z tym, że proszę Państwa, pierwsza rzecz to tak naprawdę się powinno zrobić rozgraniczenie, czyli żeby pokazać i wtedy jest wzywany przedstawiciel i po prostu... To znaczy zaprosić inżyniera, zapłacić parę tysięcy? Ale to nie tylko płacić, płaci jedna i druga strona, ale to się opłaci, jeżeli jest to dużo, ja nie wiem, bo jak jest pół metra, metr, to nie, to jest podobno parę metrów. No to albo sobie prywatnie wziąć kogoś, żeby zapytać, żeby jednemu zobaczył, prawda? Nie z dokumentami. No sąsiad ma już zrobione i że jest... No to jeżeli się opłaci, no to mówię pani, no innej drogi nie ma. Jeżeli geodeta nie wytyczy, możecie się zwrócić bez tego albo do po prostu do Rzeszowa w sensie takim, żeby oni ustalili granicę. Tylko że jak oni ustalą, to też was mogą obciążyć, nie wiadomo jak geodeta, prawda, jakiego geodetę wezmą i ile sobie zaśpiewa, czy to się opłaca. To mówię, no to jest to tak jak między sąsiadami. Też przychodzą mieszkańcy i on mi zabrał 2 metry, 3 metry. A jaki mam na to wpływ? Po prostu to jest prywatna sprawa między jednym a drugim. Tak samo i tutaj. My możemy rozmawiać, możemy zapytać prywatnie. Może jakby był jakiś geodeta, to rzucić okiem i na to, jak wygląda nawet i na tych, na mapach może widać by było, prawda? Bo tak około się liczy, bo na mapie nie można zmierzyć. Dzisiaj poprzez pomiar elektroniczny, można powiedzieć, to jest z bardzo dużą dokładnością. Natomiast można w przybliżeniu zobaczyć, czy jest o co walczyć. Czy jest faktycznie tak zadane. No jeżeli tu sąsiada... Parę metrów drogi i wal podobno jest na naszym. Ale mówi pani podobno, a nie wiadomo. No nie, no bo też geodeta mierzył i tak mu tam wymierzył sąsiadowi. No to jak geodeta mierzył, to na pewno. Tak sąsiadowi wymierzył i z tej racji wiemy, że tak jest. Przecież u sąsiada jednego nie wleźli we wał, tylko... Ale proszę panią, ale to są mapy, jeżeli u sąsiada jest kreska narysowana, wszystkie są, o tak, działki. Jeżeli u sąsiada jest tu, to u pani nie będzie tu, jak jest linia narysowana. O to chodzi, to znaczy, że jesteście na wygranej, można powiedzieć, że to wasza ziemia jest. Ale mówię, no to... Trzeba naprawdę porozmawiać. Zresztą można przyjść do gminy i tak wstępnie, może bez no, jakiegoś umocowania prawnego, bo nasza geodetka nie ma prawa do pomiaru, żeby mierzyła wasze po prostu grunty, ale zobaczyć można tak, nazwijmy to po koleżeńsku, prawda? I czy jest o co walczyć, ile tej ziemi faktycznie jest. To tylko tak podpowiedzieć, czy się opłaca, czy... No każda działka ma 60 metrów długości. No to kilka metrów. Ale to ile, kilka metrów, to znaczy ile? Przyjdzie pani, podejdziemy do pani geodetki i zobaczymy. Proszę. Jeszcze pan Saura chciał dwa słowa. Panie wójcie, przygotowuje pan budżet na przyszły rok, tak? No jeszcze nie, ale będzie. Będzie pan przygotował. I jaka droga asfaltowana się w przyszłym roku asfaltowana na Dolinie? To jeszcze, proszę państwa, budżet to są składniki, które przynoszą, można powiedzieć, radni. I my będziemy, panie Mariuszu,
która droga nie została zrobiona? Proszę powiedzieć. Nie, to nie tak, bo my możemy przynieść, tylko wcale nie jest powiedziane, że to zostanie ujęte, żeby było jasne, żeby nie było tak, bo tak byście mogli zrozumieć, jak my przyniesiemy, to będzie w budżecie. To nie jak się tak, nie zmieści? To inne pytanie, to jak, jako gospodarz gminy, jaką następną drogę na Woli Gdzieckiej pan widzi do asfaltowania? Proszę pana, pan wie, jeszcze raz pan powiem panu, dróg jest bardzo dużo. W jednym kompleksie jest 3 km dróg. W jednym kompleksie. Ale takich dróg jest naprawdę dużo. Tylko to radni będą decydować o tym, gdzie będziemy robić. Proszę państwa, dlaczego te drogi zostały zrobione, co są? Jak myślicie? Ja miałem taki duży wpływ na to? Oczywiście, jakbym nie chciał, to byśmy nie robili. Ale bo bym nie dał do budżetu, prawda? Ale nie znaczy to, że wójt robi to, co chce. Bo proszę państwa, jest 15 radnych. Także proszę mieć to na uwadze, że nie jest to decyzja. Wójt się podpisuje, wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Tak jest na każdym, można powiedzieć, na zakończenie każdej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Czyli wójt nie ma pojęcia, co jest na Woli Gorzej. A czego nie ma pojęcia? No czego nie ma pojęcia? No to, co wójt widzi na następną inwestycję na Woli Gorzej? Proszę pana, dróg jest bardzo dużo, jeszcze raz panu mówię. Mam nawet ze sobą wyznaczone, tylko nie chcę, bo pan chce mnie zmusić do tego, żebym powiedział, że będę robił baraniarnię, na której, jak powiedziałem, jest 3 km. I przyjdą, załóżmy, pani ze stolarni przedłużenie i powie, dlaczego na mnie robisz. Proszę pana, jest kadencja w tej chwili 5 lat, nie 4, a 5. Więc będzie rozłożone to w czasie. I czy będzie na pierwszy rzut pana droga, czy będzie drugiego droga, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby droga była zrobiona. I tak mogę panu odpowiedzieć, bo nie chcę, żeby pan chce mnie zmusić do tego, żebym sobie zrobił konflikt z mieszkańcami. Znam bardzo dobrze gminę i wiem, gdzie są jakie drogi. Ale nie, jeżeli, ale niech pan zrozumie, że jeżeli powiem, że będziemy robić na paraniarni 3 km dróg, to zaraz tutaj przyjdą do mnie albo do, rozniesie się szybciutko. Dlaczego baraniarnia, dlaczego nie? A dlaczego wszystko? Dlaczego pan, panie wójcie, wszystko 1,5 miliona? Dlaczego to muszę od razu tak wyolbrzymiać i nie to wszystko? Wszystko zrobić. Proszę pana, ja mówię, że tyle jest dróg w tym samym kompleksie. W samym tym jest na tyle. Znaczy, panie wójcie, może inaczej. A ile jest łącznie dróg jeszcze w Woli Mieleckiej? Tak, nie będziemy mówić, a ile jest jak gdyby jeszcze do asfaltowania? Oj, nie wiem, czy ktoś powie, ile kilometrowo jest. Naprawdę nie wiem, czy ktoś jest... Panie Tomku, jest pan w stanie powiedzieć? Znaczy, chyba też. To jest 3 km, to że ktoś to policzył. Ile tam nie ma pilnych dróg, proszę państwa, tych osiedlowych, bocznych, to około 5 km. Wliczając tą baranówkę, te 3 km, to te odcinki, jak mamy stolarnia, plus te osiedlowe, jeszcze ewentualnie do poprawki, tak jak tutaj koło radaru, tą nakładkę asfaltową i tak dalej, to około 5 km. Ale to na pierwszej kolejności, no, mówię, które by no, były pilne do zrobienia. Do tej stolarni, do kogo to ma prowadzić? Za stolarnią jeszcze tam mieszkają. Do jednego. A czego jednego? A baraniarnia do czego prowadzi? No to jeżeli kierownik inwestycji nie wie, ile tam jest podmiotów gospodarczych. Pana, trzy... Panie kierowniku, ile podmiotów gospodarczych istnieje na terenie baraniarnia? No dwie hale są na pewno, dwie działalności gospodarcze. Pięć podmiotów gospodarczych, które panu podał. I to nie ma podatki. Kto robi budżet gminy? Przedsiębiorcy? Proszę brać pod uwagę jedną rzecz. Dzisiaj mówimy, jesteśmy na Woli Mieleckiej. Za chwilę będziemy w 13 innych miejscowościach na terenie gminy Mielec. I tak samo każdy wstaje i powie, że u mnie też jest 5 km dróg i 5 podmiotów gospodarczych. Proszę państwa, my to rozumiemy. Proszę państwa, pan przed chwilą przedstawił państwu przez 4 lata, co zostało na Woli Mieleckiej zrobione. Zauważcie, że w każdym roku budżetowym były robione drogi asfaltowe na Woli Mieleckiej. W żadnej miejscowości nie było tak robione, że co roku były jakieś drogi asfaltowe robione. A na Woli Mieleckiej, proszę zauważyć, zawsze jakiś odcinek drogi asfaltowej był robiony. I tak jak pan wójt powiedział, na pewno będzie. Czy zrobimy pierwsze 0,5 kilometra drogi na baranówkę tej strategicznej, ten fragment strategiczny, gdzie te podmioty są, te hale największe i tak dalej. Bo pewnie to jest... Proszę? Następna się buduje. Dlatego mówię, na pewno... Ale to, proszę pana, wszystko jest ważne. A kto robi w tej chwili od strony Piątkowca drogę? Kto zrobił tą drogę utwardzoną? Zdjęliśmy płyty, a po co zrobiliśmy, jak nie pod asfalt?
dziękuję, że pan tu w końcu powiedział, co jest priorytetem i co się opłaca robić. Ale proszę pana, niech pan zrozumie. Jeszcze raz panu mówię, że najgrubsza pozycja to jest 3 km w tym obrębie, gdzie jest plan przestrzennego zagospodarowania, gdzie ludzie się będą budować. To jest najważniejsze. Ale są też ważne drogi. Tak jak panu powiedziałem, po drugiej stronie to pan mówi, że jeden dom. Może jeden, może dwa. W tej chwili będą decydować o tym radni. My mamy co roku przygotowanych, przynoszą radni bardzo dużo inwestycji. I proszę państwa, gdybyście byli na sesji i usłyszeli to, co załóżmy jest priorytetem. Nie robimy nic, tylko robimy kanalizację. I jakby się to odniosło i no może tu źle powiem, bardzo przepraszam, ale jest pan z komitetu pana, który ma taką koncepcję, taki punkt widzenia. 20 milionów i robimy tylko kanalizację. Robimy kanalizację w ciągu 3-4 lat. Nie pan mówi, tylko pan, który przedstawia. Oficjalnie na zebraniu mówi. To nie jest, proszę państwa, że ja dzisiaj tutaj coś mówię takiego, co by mogło zaskoczyć. I pytanie, jeżeli my będziemy robić tylko kanalizację i radni wszyscy pójdą w takim kierunku, ja nie mówię, że to jest złe, ale to ja się muszę do tego dostosować. Ja będę chciał robić tak jak do tej pory, wszystko we wszystkich miejscowościach, bo wszędzie dla mnie ludzie są ważni. I nie będzie tak, że ja sobie zrobię tylko w jednej miejscowości to i jak niektórzy podchodzą do tego, że a rób w dużych miejscowościach, bo małych głosów ci nie dadzą. Takie opinie, takie slogany w drugim czy w trzecim roku kadencji były. Proszę państwa, w każdej jednej miejscowości jest robione i każdego chcę zadowolić, żeby każdy coś miał. Więc proszę też nie wymagać, żeby zrobić wszystko w jednym miejscu, no bo pan typuje tak naprawdę swój ten okręg. Bardzo ważny, tą część gminy, gdzie pan mieszka. Ale proszę pana, są też ważne. Jak radni zadecydują, że robimy tam, nie będziemy robić w innej części i na zebraniu powiem, radni z waszej miejscowości zadecydowali o lokalizacji dróg w tej części miejscowości. I to wszystko. Dobra, dalej. Było panu. Ja już czy mam chyba... Aha, no dobra, ile zapytaj się. Ja mam do pana Wójta pytanie odnośnie tych terenów inwestycyjnych tam pod lasem. Co tam się w końcu będzie działo, bo tak ta obwodnica się przykleiła do tych terenów, że tam jest bardzo wielki znak zapytania. Bardzo mnie to denerwuje, bo uprawy polowe, jak ja dzieliłem działki, pan urbanista powiedział, że zakłócę uprawy polowe. Teraz pracownicy urzędu gminy tam się kręcą i za panu wyszkadzali, gdzie te uprawy są grudzików, co uprawiają. Czy ja nie rozumiem pana pytania, bo mówi pan... No właśnie, co tam na tych terenach będzie, skoro ta obwodnica idzie tak bardzo blisko tych terenów? Czy pana, no, przede wszystkim... A tam podobno są uprawy polowe, bo pan urbanista mi powiedział, że jak dzieliłem swoją dużą działkę na mniejsze, to zakłócą uprawy polowe. A tam też uprawy, to jedynie ta działka inwestycyjna, no tam wiadomo co tam rośnie, nie? Pomylił się. Pan, jedyne szafy i kwasty. Tak naprawdę to ja nie wiem w jakich kategoriach odpowiadać ludziom, żeby zrozumieli. Proszę państwa, mówiąc prawdę, nie słuchacie. Czy chcecie, żeby was oszukiwać? No, czy jakieś zakłady badają? Proszę małe, pana, proszę pana, kto panu tak powiedział, że będzie tam zakład, że będzie truciciel? Tak, inwestycyjne to chyba pod jakieś zakłady, nie? No nie na W 2010 rozpoczęła się jakby procedura, co tam ma być, zrobienia planu przestrzennego zagospodarowania. W 2010. Więc proszę pytać radnych, co tam było. Na dzień dzisiejszy, jak ja przyszedłem do gminy, przyszedł po prostu inwestor, który chciał robić fotowoltaikę. I chyba na tej sali było już mówione o fotowoltaice. I proszę państwa, najgorzej mnie śmieszy albo denerwuje, bo już nie wiem jak to określić, to, że nie wiem czy jesteście tak nieświadomi, czy ktoś taką nieświadomość w wasze umysły wlewa. Jeżeli chcemy coś robić jako gmina, ja jako wójt, chcę komuś wydzierżawić, wiecie na ile mogę wydzierżawić? Na 3 lata. Czy inwestor
bo już przychodziły osoby, że Piątek chce im robić melon z drugim. Czy ktoś zainwestuje dziesiątki, setki milionów na 3 lata? A jeżeli chce sprzedać, ja jako wójt, to proszę Państwa, macie radę, która Was broni. Jeżeli podniosą w większości ręce, że są za sprzedażą, to wtedy tak. I sprzedadzą Was wtedy właśnie, Wasi radni. Jeżeli tak by miało być. Tyle mogę powiedzieć. Bo my możemy być przeciwni. No. Panie Mariuszu, Pan się wszędzie dopatruje kradzieży, złodziejstwa i wszystkiego. Jeżeli ma czyste serce, to tak samo myśli, proszę Pana. Nigdy nie, ja nie myślę o Panu jako o złodzieju, a Pan cały czas mnie tak traktuje. Tak mnie Pan traktuje, tak Pan traktuje z Panią sekretarz, Panią skarbnik, a później ja do Pani nic nie mam. Obraża mnie Pan, bo tak nigdy nie powiedziałem o Pani skarbnik. O wszystkich, o pracownikach, Panie Mariuszu. O pracownikach. Proszę nie wyjść. O pracownikach tak się wyrażamy. Ja bronię pracowników, bo wiem, co oni są warci, proszę Pana. Proszę Pani Prezes. Może kolejka jakaś by była? Jak zarządca tych 30 tysięcy z hakiem podejmie Pan taką strategiczną decyzję na te 2050 zł, żeby to przeznaczyć, żebyśmy się już upokoili. Bo to tam w hektarze znowu trzeba pościć. Ja swoje to jest na proszę? Są rezygnacje. Ale to nie może być. Znaczy, ale on nie powie. No to Sułecki już jest przegłosowany. Jest pan Sołecki jest przegłosowany. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, mówi Pan, powiedział Pan, że będzie Pan chciał dokończyć tą drogę tam w polach koło tych terenów inwestycyjnych, wyposażyć ją w rowy. A czy bierzecie pod uwagę, że ten plan obwodnicy będzie właśnie gdzieś tam przechodził? Czy jest teraz, nie warto by się zastanowić, że my może zrobimy drogę, wykopiemy rowy, za chwilę przejdzie obwodnica i nasze pieniądze pójdą w błoto? To jest jedna sprawa. Od razu się odniosę. Miesiąc temu zapytał Pan, kiedy będzie to skończone. Miesiąc temu na sesji zapytał Pan, czego jeszcze tego nie robimy, Panie Mariuszu. O tą drogę się nie pytał. O tą drogę Pan pyta. O tą drogę Pan pyta. Ale nie była mowa o rowach, miała być tylko wyrównana. Proszę Państwa, tej drogi... Tak, miała być wyrównana, żeby była, bo ja mówię, że tak zrobimy, że chcemy Państwa zrobić duże pieniądze, trzeba się zastanowić, czy za chwilę nie pójdzie obwodnica i nie pójdą nasze pieniądze na górę. Panie Wójcie, zwrócił mi Pan, że jestem z komitetu kolegi, który mówi, że będzie robił tylko kanalizację. No ja nie wiem, gdzie to Pan tak słyszał. Na pewno kanalizacja jest priorytetem, bo jeżeli tam odpowiednie dyrektywy wejdą i ludzi zmuszą do pewnych posunięć, to albo żebyśmy jako gmina nie ponosili jakichś konsekwencji finansowych, obciążenia, tą kanalizację wypadałoby szybko skończyć. Więc na pewno wymaga to dużego nakładu. I wydaje mi się, że powinniśmy szukać sposobów i naprawdę dużo pracy włożyć w to, żeby tą kanalizację skończyć. Szukać zewnętrznych środków, dotacji, szukać różnych możliwości, łącznie z oszczędnościami w gminie, bo nie z wszystkim się zgodzę, że na takim poziomie musimy wydawać w gminie pieniądze, jak wydajemy, a wtedy oszczędności możemy przeznaczać na inwestycje. Takie jest moje zdanie, więc tutaj jest kwestia raczej takiej pańskiej po raz kolejny nadinterpretacji i takiego wkładania czegoś może nie do końca tak jak oddawać takiego sensu jak ma być. Panie Wójcie, a ja bym się chciał dowiedzieć na przyszłą kadencję, jakie Pan tak mniej więcej planuje inwestycje w Woli Mieleckiej. Nie mówię tylko o drogach, ale w ogóle, żeby Pan wymienił, jakie Pan widzi inwestycje. Ale chciałbym, co jest kadencja, bądź się będziecie mieć Państwo wybudnik, żebyście wiedzieli, co Pan Wójt zamierza, co, jakie ma plany, to bo chyba taki dla Was byłby wskaźnik, żeby zobaczyć. Panie Wójcie, jeszcze jedna sprawa, bo wczoraj Pan Wójt gdzieś podobno w Chorzelowie, w Goleszowie powiedział na zebraniu, że Rzędzianowice są w wodę mało wystarczalne i że podłączy Pan tam raczej Książnicę, tamte strony do Mielca. Czy to jest prawda? Tak. A czy zdaje sobie Pan sprawę? Na pewno sobie Pan zdaje sprawę, że jeżeli w Mielcu jest droga, Szanowni Państwo, widzicie, to jest takie podejście właśnie, zamiast wyremontować nasze ujęcie, uniezależniać się od miasta, Pan będzie kupował drogę, tak jak w tej chwili kupowaliśmy dosłownie. I potem jest na końcu roku podsumowanie, ta woda w Mielcach jest droższa,
i ona jest rozbijana na nas wszystkich i my płacimy przez wodę pobraną gminę za troszkę więcej. Więc jeżeli my 1/4 czy 1/5 gminy podłączymy do miasta i w mieście jest cena wody wyższa, to my będziemy płacić, żeby stawka w gminie była za wodę jedna, bo oni nie będą mieli droższej wody, będzie stawka w gminie jedna. Ale będzie to przełożone na nasz portfel i my będziemy płacić wodę. Czy my nie możemy sobie swojego ujęcia w wodzie wody zrobić dobrego? Po pierwsze mamy wody głębinowe, które są lepsze jak ujęcie wody w Wisłoce. Z tego co przynajmniej cały czas nam mówiono przez muszę przerwać to, dlatego że na bieżąco musimy rozmawiać. Dobrze. Proszę Państwa, nie wiem ile, 2 lata temu była taka sytuacja, że była propozycja, że z kanalizacją pójdziemy pod Wisłokę i tą samą drogą z miasta wprowadzimy wodę do, na teren Podlesza. Chodziło przede wszystkim o strategiczne zaopatrzenie w wodę. I co tu chcę powiedzieć? Interpretować można wszystko tak, jak się chce. To wszystko jest prawda. Ja powiedziałem, że będziemy podłączać. Powiedziałem, już rozmawiałem z panem dyrektorem z miasta o tym, żeby robił projekt, że będziemy się włączać do tego. Ale nie powiedział pan, panie radny, że robimy w tej chwili modernizację stacji i nie robimy tak, jak pan chciał robić w Kożerowie, że domowym sposobem wymienimy parę bezpieczników, nie wiadomo, coś tam. Pan gada głupoty, ale dobra. No tak. Poprosimy tutaj kierownika, może wytłumaczyć, jak było. Tu nie ma problemu. Ta sama sytuacja, proszę państwa, jest w tej chwili w Rzędzianowicach. Jest zrobiony projekt przebudowy, to trzeba o tym mówić. Jest projekt na wiercenie 2 studni i nie wiem, albo nieświadomość, albo po prostu celowa jakaś amnezja dopadła tutaj naszego radnego. W każdym razie jest to robione, proszę państwa. I woda będzie z Rzędzianowic zaopatrywała nasze wioski. Ale musimy powiedzieć, że nasza gmina rozbudowuje się dosyć w szybkim tempie i nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak, ale za 10 lat, 15 lat, a stacja uzdatniania w Rzędzianowicach ma ponad 20 lat, 23 lata chyba. I proszę państwa, to jest inwestycja. Za 23 lata może się podwoi ilość budynków. I pytanie, czym będziemy zasilać te miejscowości dalekie. Dzisiaj ciśnienie spada, proszę państwa, w domach, jeżeli jest duży pobór wody, czyli są ciepłe dni, wiadomo, że ludzie wtedy podlewają i ciśnienie spada. W normalnych warunkach wszystko funkcjonuje. Nieprawdą jest, że woda jest zła. Na pewno jest innej jakości z miasta niż ze studni głębinowej. Tu ma pan rację. Ja też tak uważam. Tylko nie wiem, czy pan radny wie, że nasza gmina robi w tej chwili dokumentację na studnie głębinowe, które są już wywiercone na terenie naszej gminy, ale są to miejskie, w miejscowości Szydłowiec. I będziemy prowadzić tę dokumentację i niedługo będzie finał tego i miasto będzie zasilane z wód głębinowych. I wody głębinowe będą, jeżeli będzie przyłącz do Podleszan, będą mieć miejscowości też wodę głębinową. Rozmawiałem, też nie dostał pan pełnej informacji, bo na spotkaniu powiedzieliśmy, zwróciłem się do radnego, który siedział i pytam się, czy potrzebne jest duże ciśnienie w tych, nie w hydroforach, tylko w hydrantach, przepraszam. Oczywiście, że tak, od strony gaszenia pożarów i tak dalej. Więc jakim cudem, jakim prawem może ktoś powiedzieć, że są niepotrzebne? Jeżeli ktoś uważa, że połączenie jest niepotrzebne, to jest w bardzo dużym błędzie. Co będzie, jeżeli będzie jakaś awaria, poważna awaria na tej linii, proszę pana? Co się stanie? Dzisiaj będziemy wozić wodę, proszę sobie wyobrazić dostarczanie wody do wszystkich domów. Jeżeli mamy drugi przyłącz, z drugiej strony może być woda puszczona. I już dzisiaj tak naprawdę prawdopodobnie przynajmniej dokumentacja by była zrobiona. Sprzeciwiliście się takiej
opcji. Tak chciałem zrobić. Tak było, czy tak nie było? Proszę powiedzieć. Szanowni Państwo, więc wyjaśnię. Na temat właśnie rozbudowy ujęcia wody i zabezpieczenia były długie dyskusje i rozważaliśmy różne aspekty. Szanowni Państwo, tak jak mówię, puszczenie wody z Mielca, po pierwsze płacimy za to. Po drugie, jeżeli woda zostanie tam wpuszczona i będzie u nas awaria, puszczą nam tą stronę, to co z tych rur? Wszystko woda pod prąd nam wypuka, my mamy moment wszystko zatkane. Więc woda powinna być też gdzieś zasilana, przypięta na początku linii i iść po kolei, bo inaczej woda pod prąd wszystko z rur wypuka. Musimy być tego świadomi. Planowaliśmy nawet swego czasu przy okazji budowy drugiego mostu połączenie Woli Rzędzianowic z Chorzelowem, tam mamy swoje ujęcie, żeby w dwie strony mieć awaryjne zasilanie, choćby na czas awarii, żeby się dało nawet z mniejszym ciśnieniem, ale coś wody mieć, bo niestety w tym momencie z tym awaryjnym zasilaniem jest problem. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy tutaj, tutaj zaczyna się okres wyborczy i zaczyna się mówienie upraw i takich rzeczy. Ja nie chcę brać w tym udziału, natomiast ja jestem zdania, że my powinniśmy szukać rozwiązań i uniezależniać się od miasta. Bo jeżeli my widzimy, ile wynoszą ścieki w mieście, a ile wynoszą ścieki u nas. Jeżeli my będziemy kupować wodę w mieście, to ona będzie droższa jak w mieście, a jeszcze, bo miasto nam nie sprzeda w tej cenie, w której ma miasto wodę, tylko będzie chciało na nas zarobić. Raz są relacje wójta z prezydentem lepsze i uzyskamy lepsze ceny. Po innych wyborach się zmienia koniunktura, zmieniają się relacje i ktoś komuś czasami chce dokuczyć. Szanowni Państwo, tutaj naprawdę różne rzeczy bywają w samorządach, więc ja uważam, że dobrze jak gmina jest zabezpieczona we własne źródła. To jest mądrość radnych i ludzi, żeby się nawzajem dogadać. Jest Pan w dużym błędzie ze strategicznego punktu widzenia. Nigdy się nie uzależnia od jednego źródła. Mają być źródła zasilania dwa albo trzy i wtedy jest sprawa rozwiązana. Ale to jest można rozbudować. Nie ma możliwości technicznej w innym miejscu włączenia i dlaczego już? Dlaczego akurat nie w tym miejscu? Dlatego, że w tej chwili była rozbudowa obiektów, około tych obiektów sakralnych, plus powstała restauracja, gdzie to została doprowadzona rura o bardzo dużym, o dużej średnicy i tylko tam mamy możliwość. W kierunku Złotnik nie ma żadnej możliwości podłączenia. Druga sprawa, skąd Pan weźmie na sfinansowanie z Mielca rury w kierunku Chorzelowa, czy jeżeli chce Pan zasilić? Bo tylko tam trzeba by było równolegle. Jeżeli się zabiera głos w jakiejś kwestii, trzeba od strony technicznej też troszeczkę dużo wiedzieć. Żeśmy dyskutowali, niestety, Szanowni Państwo, ja mam pewnie z tych komisji różnych nagrania, zresztą niedawno była sesja, na której ten temat został, jakby sobie Państwo zobaczyli na sesji, temat został poruszony. Pan wójt nie bardzo się chciał wypowiadać, oddał kierownikowi, kierownik wymijający odpowiedział, tak naprawdę my dostajemy czasami, pan wójt mówi, że my nie wiemy, bo my czasami w jeden raz dostajemy taką odpowiedź, za parę dni odpowiedź się zmienia, więc czasami to my już tak się zastanawiamy, czy rozmawiamy z fachowcami, którzy nam przekazują tą wiedzę, czy oni też tak, raz tak, raz inaczej, ale tak jest często, dobrze, ale... Ja mam tylko taką uwagę, bo ja jestem tak w Mielcu, 3 lata mieszkam na Woli, przyjechał hydraulik z Woli Mieleckiej, powiedział, że woda jest najtwardsza w okolicy. Tak. Stan instalacji jest najgorszy, więc proszę nie mówić, jest gorsza jak w Mielcu. Ale, ale twardość wody, twardość wody nie świadczy o gorszości, bo mówimy o jeszcze jest inny. Ale w mieście jest twardsza woda jak tak, oczywiście. Jeżeli my będziemy brać wodę z miasta, to będziemy, szanowni Państwo, płacić więcej. Nie będzie inaczej. I takie różne przepychanki możemy się zdać inaczej, tak jak za kanalizację. Też chcemy docelowo, żeby dojść do tego, żeby była własna oczyszczalność. Jak pisałem do Ciebie na portalu, żebyś odnośnie kanalizacji powołał komitę, żeby sprawdzali, kto się wpił, a kto nie, bo ludzie pompują do studzienek, to mi wysłałeś numer do wójta, że to nie jest Twoja sprawa. No bo przecież ja nie jestem od powoływania komitetu. Ale Ty jesteś moim radnym, ja Cię wybrałem z Woli Mieleckiej. Może wybrałeś, może nie wybrałeś, ja nie wiem, kto wybrał, to nieważne. Jestem na pewno radnym z Woli Mieleckiej, natomiast jeżeli jest taki temat, ja nie jestem od powoływania. Są pewne rzeczy, które do mnie należą i biorę na siebie, a są rzeczy, które do mnie nie należą, to kieruję do źródła. I jeszcze mam jedno sprostowanie, bo tutaj Mariusz powiedział, że jak będzie inny prezydent, będzie inna stawka. To nie prezydent ustala stawkę. Jest prezes zarządu PGK na dzień dzisiejszy, Marek Bombała. Jest cały zarząd, jest głosowanie. To nie to, że będzie wójt z PiS-u, a z Platformy, prezydentu będzie 20 zł. Strasznie. To też nie jest straszne. Panie wójcie, proszę nie przerywać. Zależą negocjacje. Proszę nie przerywać. Proszę nie straszyć ludzi. I proszę nie mówić, że w Mielcu, na dzień dzisiejszy w gminie jest droższa woda z kanalizacją jak w Mielcu. Ja odczytuję. Z kanalizacją jest tutaj
droższa jak w Mielcu. Bo kanalizacja jest w Mielcu tańsza, woda jest droższa. I zobaczcie, kanalizacja jest tańsza w Mielcu, my mamy droższą. Dlaczego? Bo jesteśmy uzależnieni od miasta i oni na nas zarabiają. A my musimy swoje przesyłowe zapłacić, utrzymanie zapłacić. Jeżeli weźmiemy wodę, na wodzie zarobią plus nasze koszty i mamy drugi koszt. To jest proste. Nie ma. Bo, a dlaczego jest droga kanalizacja? Bo jak 1000 kubików wychodzi z gminy, a 1000 kubików ludzie pompują, ale nie chciałbyś tam zrobić porządku. To jest, ceny masz, jak się dostaje lewa woda, to jest inny temat, my za nią płacimy. Ale my płacimy na oczyszczalnię i miasto nam dyktuje warunki, ile my musimy na odbiorze zapłacić. Jak nam, i my nie mamy możliwości, że im nie zapłacimy. Ile ludzi pracuje, ile metrów sześciennych jest przepompowywanych, prawda? To jest inny temat. Ale dyktuje nam miasto warunki? Dyktuje. Proszę panie. Jeszcze pytanie, panie wójcie. Czy relacje. Pan kierownik, proszę. Ale panie sądzie, ja jeszcze nie skończyłem. Pan wójt chciał formę przyjąć. Można. Pan wójt chciał przyjąć. Panie wójcie. Proszę pana. Dobra, ale panie wójcie, jedno tylko zdanie ad vocem. Czy relacje prezydent, wójt nie zależą na wpływ negocjacji? Czy nie jest łatwiej, jak nie, są dobre? Wie pan co? Teraz pan tak mówi, a co pan mówi inaczej? Ale spokojnie. Patrzy się na dobro społeczeństwa. Wszyscy są ludźmi świadomymi w dzisiejszych czasach. Ale proszę państwa, ja przerwę, bo muszę to powiedzieć. Nie wiem, czy pan wie, że teraz stawki za wodę są odgórnie ustalane. Weźmy Wody Polskie i to troszeczkę zmienia. To nie jest wójt, to nie jest w tej chwili. Każda stawka nie może sobie podnieść ktoś, jak sobie życzy. I to musi pan mieć świadomość. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację. Kanalizacja, proszę państwa, miasto ma na miejscu. My pompujemy, proszę zobaczyć, z jakich przestrzeni. Ile prądu zużywamy, ile sprzętu. Jakbyście wiedzieli, tutaj też jest taka, no troszkę może niefortunna sytuacja, dlatego że każdy, gdyby miał u siebie przepompownię, bo przyjeżdża do mnie, to jest chyba Czech, prawda, ten gość, który, gdzie produkowane są te pompy, prawda, do tych studni. I mówi tak, u nich jest tak, że każdy gospodarz ma taką pompę. U nas nie, u nas na 3, na 4. A wiecie dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy, czy my teraz, czy dużo wcześniej, jak robili, żeby jak najtaniej kosztowała ta kanalizacja. I proszę państwa, tam jest tak, jak ktoś wrzuci, przepraszam, za, że będę tak mówił prosto, szmatę, nie wiadomo co, wirnik się ukręci, pompa się spali, płaci właściciel. Czyściutkie studnie pracują latami, nie ma awarii, a u nas bez przerwy. Siedzą w tych szambach, przepraszam, że mówię, ale siedzą ci faceci i proszę państwa, pretensje, ile ludzi zatrudnionych, dostaję informacje, ile ludzi zatrudnionych, ile zarabiają. A idź pan do takiej studni i wąchaj to, co tam jest i zobaczy pan, w jakich warunkach ludzie pracują. I ci ludzie powinni pracować. Nie ma, proszę państwa, dyżurów świątecznych, nie ma sobotnich, bo każdy chce mieć wolne, prawda? Bo nie ma ludzi, więc jeżeli coś jest źle, ktoś nie przyjedzie, awantura, jak nie wiadomo co. A dlaczego ci ludzie mają być dyskryminowani i pracować ponad godziny pracy w godzinach, kiedy nie powinni pracować? Robią to z dobrej woli. Proszę państwa, jesteśmy naciskani przez niektórych radnych. Próbuje się po prostu wymusić na nas wiele rzeczy, które nie powinny być miejsca. Oczywiście nie mówię o informacji publicznej, o nagrody, jakie wielkie nagrody dostają pracownicy gminy. Co raz to już dostajemy i musimy udzielać informacji. A później dlaczego pracownik nie robi to, nie robi tamto? Bo nie ma czasu, bo pracownik ma się zajmować tym, do czego jest stworzony, a nie głupotami. Że komuś po prostu w umyśle się tworzy nie wiadomo co, że sobie myśli, że każdy jest złodziejem, to co już powtarzałem. Naprawdę unoszę się, proszę państwa, ale takiej sytuacji nie powinno być. I gmina istnieje już lata, nigdy tak nie było, żeby takie były relacje między radnymi a pracownikami gminy. Nigdy tak nie było. Jak chodzi o ścieki, przygotowujemy, proszę pana, pan nie wie i nie mówimy o tym, pewien projekt badawczy, o którym nie chcę mówić, bo powiecie, że mówię dlatego, że są wybory. Jest robione wiele rzeczy, o których naprawdę, jak będzie blisko, będę miał zatwierdzone, będę wójtem, będę ja robił. Będzie ktoś inny,
jest pracownik merytoryczny, bardzo dobry człowiek, który naprawdę zna się i każdy pracownik taki jest i będzie wykonywał. Panie Mariuszu, i czy będzie pan radnym, czy ja będę wójtem, nie będziemy patrzeć na to, tylko trzeba robić wszystko dla dobra gminy, a nie szukać wszędzie nieszczęścia. Ja tylko się odniosę, do jednego. Pan wójt przed chwilą powiedział, że o wszystkim nie wiemy, a teraz sam mówi, że o tym wam nie mówimy, No to jak my mamy wiedzieć? Przepraszam, ale spokojnie, ja jeszcze mam wiem, że Państwa, ja tylko proszę Państwo, bo problem wody, dobrze Państwo wiecie, że odnośnie tej wody, Szanowni Państwo, problem wody jest i będzie problem wody, w związku z tym podjęliśmy te pierwsze działania, tak jak powiedział Pan Wójt. Mamy stację uzdatniania wody w Rzędzianowicach, która ma wydajność jaką ma. Są studnie, które w tych okresach letnich no nie mają tej wydajności odpowiedniej, żeby to ciśnienie odpowiednie było. W związku z tym pierwszym krokiem, który podjęliśmy, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, że tak powiem, zwiększenia wydajności tej stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach. Dodatkowo chcemy dokonać odwiertów dwóch studni głębinowych, dodatkowych studni głębinowych. Ten projekt, proszę Państwa, przygotowaliśmy też projekt o dofinansowanie do marszałka. To jest projekt na ponad 3 miliony złotych, złożony do marszałka w tym roku i czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, czy będzie możliwość uzyskania tych 85% dofinansowania do tej inwestycji. Bo chcielibyśmy to wykonać, bo tak jak mówię, nie uzależniamy się od miasta. Proszę Państwa, w dalszym ciągu chcemy zasilać Książnicę, Podleszany, Goleszów tą wodą z Rzędzianowic, ale w przypadku jakiejś tam niewydajności, awarii, różnych przyczyn, nie chcielibyśmy zostać bez wody. W związku z tym podjęliśmy rozmowy z MPGK odnośnie dodatkowego kolektora wodociągowego, który miałby to wprowadzenie pod Wisłoką w miejscowości Zawierzbie Podleszane, tak jak Państwo kojarzycie, żeby w razie jakiegokolwiek, mówię, nieszczęścia, była możliwość przynajmniej zasilenia części tych mieszkańców tą wodą z miasta. Także w dalszym ciągu stawiamy na wodę głębinową, jest przygotowany projekt, czekamy na możliwość dofinansowania tego projektu, bo taką dokumentację aplikacyjną złożyliśmy do marszałka i to też, proszę Państwa, bo Pan pyta o drogi, co będziemy robić. Proszę Państwa, mamy pewne priorytety typu kanalizacja, woda i na to środki w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć. Niestety, to jest to dobro, na które musimy postawić. Jeśli się okaże, że przechodzi projekt marszałka, dostajemy dofinansowanie do stacji uzdatniania wody, proszę Państwa, trzeba będzie wyłożyć te 3 miliony, bo później nam zwrócą te 85%, tak? To będzie priorytet. Kanalizacja, kontynuujemy priorytet. A te drogi, proszę Państwa, to co zostanie do asfaltowania, to zobaczymy, co się zmieści w budżecie. Proszę pamiętać, że budżet to jest 40 milionów, czy tam ponad 40 milionów, z tego inwestycje 5,5 miliona, 6 milionów. To proszę sobie zobaczyć, jaka to jest skala, tak naprawdę w stosunku do całości budżetu. I teraz tak naprawdę musimy się skoncentrować na tym, co jest priorytetowe i woda jest jednym z tych priorytetów, kanalizacja, a co z drogami? Chcemy kontynuować, średnio rocznie robiliśmy około 3,5 km dróg. W tym roku, proszę Państwa, o czym tu Pan Wójt też nie mówił, udało nam się uzyskać z promes powodziowych, proszę Państwa, ponad 1 300 000 zł. 5 promes, w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że dostajemy 5. promesę w tym roku, ponad 1 300 000 dofinansowania, proszę Państwa, do dróg. Czyli zrobiliśmy 3,5 km nawierzchni bitumicznych, jeszcze w tym roku dorobimy kolejne 3,5 km, bo już jesteśmy w trakcie wykonania. Także to naprawdę w tym roku ten zastrzyk gotówki spowodował, że tych dróg nam będzie do asfaltowania, tak? Ale nie tylko na Wałęsku. Proszę Państwa, no 13 miejscowości, łatwo jak się siedzi, jeśli jest w jednej miejscowości. Pani Wójcie, Wola Wileńska nie jest jedną wojną śniadaniem. Wola Wileńska najwięcej podatku do budżetu gminy i też ma swoje wymagania. Ale robimy też w Woli Mieleckiej, proszę Państwa. Nie, pani mówi, że w przyszłym roku nie będzie na Woli Mieleckiej żadnego asfaltu, nie będzie. A kto powiedział, że nie? Ale jaki będzie odcinek, czy to będzie pół kilometra, czy to będzie ten, czy tamty, będziemy decydować, proszę Państwa. Skoro Wola Wileńska najwięcej podatku do budżetu, największych też chce. Panie Mariuszu, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zrobiliśmy kanalizację przez ostatnie tak naprawdę lata, też robiliśmy i skończyliśmy tą kanalizację. Może robimy kanalizację od 10 lat i tam było dopłacane do każdego metra ściennego kanalizacji przez lata. A my dzięki Bogu, najbogatsza wioska w gminie i w tamtym roku łaskawie gmina zrobiła tą kanalizację. Dziękujemy. Skończyliśmy Wolę, skończyliśmy Rzędzianowice, jesteśmy w Podleszanach, proszę Państwa, i skanalizujemy tą gminę. Może w najbliższych 5 latach to skanalizujemy. Czemu tam tych nie rozliczasz? A co ma powiedzieć Goleszu, Książnicy, jak jedziemy na zebranie i krzyczą, że tam nie ma kanalizacji, bo na Woli jest, no proszę Państwa, no my tak za nie zapłacimy. Proszę Państwa, no każdy płaci. A jaki wpływ, załóżmy, na dotacje w Chorzelowie miałem ja czy Pan Tomek? Ani on nie pracował, ani ja nie pracowałem. Proszę nas docenić i tyle.
tyle, no jakoś to... Panie burmistrzu, ale każdego doceniamy. Tak, staramy się, żeby każdy z każdej miejscowości... Proszę, szanowni państwo, zwróćmy uwagę na jedną rzecz, już kończę, panie burmistrzu, kończę. Szanowni państwo, złożyliśmy kolejny projekt na zagospodarowanie terenów rekreacji. Teraz proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co się stanie, jeśli dzisiaj ministerstwo przyzna wam finansowanie do tych terenów, do tej rekreacji? Nie będziemy tego robić? Trzeba będzie wyłożyć 1 000 000 zł za chwilę, żeby to zrealizować, proszę państwa, i znaleźć w budżecie. I też pewnie się na to zdecydujemy i będziemy to robić, proszę państwa, żeby nie stracić tego. No, ale to proszę pani. Proszę panie Henku. Ja cię mam pytanie takie, jest skończona kanalizacja, ile procent jest podłączonych do ścieków na Woli Mieleckiej? Czy to jest, to powinien być wszyscy, czy to... Proszę pana, jest zakład, który się tym zajmuje, jakby pan zadał pytanie, to bym panu odpowiedział. Ale przede wszystkim o co chodzi? Ile osób się przyłącza? To teraz powiem może inaczej. Rok temu mieliśmy kontrolę z ochrony środowiska. I jednym z pytań było, żeby zinwentaryzować i pokazać, jak gmina właśnie jest podłączona. Tam, gdzie są przyłącza, tam, gdzie nie ma. I co, proszę państwa, i daliśmy informacje i oczywiście posypało się po nas, że wymyślamy, chcemy karać ludzi. Po prostu propaganda, jak często bywa. Proszę państwa, kontrola była, ludzie napisali, wszyscy napisali tak naprawdę, pokazali, kto miał kwity, bo każdy musiał pokazać ostatni dokument wywozu, po wszystkim. I co się stało? My dostaliśmy informację, pełną informację, która nam służy do tego, że wiemy i wykorzystamy to, jeżeli będziemy występować o środki, o dotacje, bo to jest potrzebne, proszę państwa. Także zmusiła nas niejako siła zewnętrzna do tego, żebyśmy to wykonali. I tak samo i tutaj było pokazane. My wiedzieliśmy, kto nie ma kanalizacji. Na dzisiaj pewnie się dużo zmieniło. Nie jestem w stanie, proszę państwa, wszystkiego wiedzieć. Po to mam pracowników merytorycznych. Natomiast jeszcze wrócę tutaj do pana radnego i do tego, że nie zawsze wszystko powiem. Ja powiedziałem, dlaczego nie mówię o projekcie, o który się staramy. Dlatego, że 90% jest, że będziemy to robić, ale 10% jest, że nie będziemy. Jeżeli będziemy mieć pewne, jeżeli będziemy mieć pewność, że będziemy realizować, że wchodzimy, można powiedzieć, w to zadanie, wtedy będziemy rozmawiać z radnymi. A jeżeli nie, jest bardzo zły okres teraz, okres wyborczy. Powiecie, że piątek obiecuje, bo to samo mamy przygotowaną w tej chwili jakby lokalizację pod oczyszczalnię ścieków. Tu w naszym terenie. I proszę państwa, dlaczego nie mówimy od razu o tym? Bo zaraz jeden drugiego podpuści, chłopie, to ci będzie śmierdziało, będzie nie wiadomo co. Proszę państwa, jest oczyszczalnia ścieków na Złotnikach. Przejeżdżam, proszę się przejechać, czy w ogóle jest organoleptycznie to wyczuwalne. Może jak są jakieś czyszczenia, nie wiem co, ja nigdy tam nie czułem. Bardzo często przejeżdżam, bo jadę albo przez Złotniki, w zależności od natężenia ruchu. Mieszkam w Orzelowie, mogę z jednej strony miasta jechać i z drugiej. I proszę państwa, tylko że wyolbrzymia się. Chce się coś zrobić dobrego, zawsze, jak to mówią, po brudzie. Nie jest tak, że wszystko łatwo można zrobić, bo znajdzie się zawsze ktoś, kto będzie doszukiwał się, choćby nie miało żadnego wpływu na to. To proszę państwa, teraz tak popatrzcie innymi oczami. Był tutaj taki projekt tej wieży wzmacniającej sygnał telefonii komórkowej. I część osób nie przeszkadzało, a część uważało, że jest złe. Ja też uważałem, że jest złe. I chciałem, starałem się, żeby wam pomóc. I proszę państwa, to samo będzie z lokalizacją oczyszczalni. To dla nas wszystkich robimy, czyli chcę, ja, radni, chcemy pomóc gminie, mieszkańcom, żeby było taniej. Ale drugi powie nie, to będzie nam szkodziło. I będzie problem. Naprawdę będzie problem. Pan przewodniczący jeszcze chciał. Szanowni państwo, odnośnie kanalizacji to powiem tak. Kanalizacja w Woli Mieleckiej została zakończona. I to jest nasze największe szczęście. Szczęście, o które bardzo dopominają się, bardzo proszą i bardzo naciskają mieszkańcy kolejnych miejscowości.
Bo my możemy mówić, że płacimy dużo za odprowadzanie ścieków i za wodę. Mieszkańcy tamtych miejscowości za wywóz 1 m3 nieczystości płacą 30 zł i więcej. No to pomyślmy sobie, jakim dobrodziejstwem jest kanalizacja. To, czy wszyscy wpięci, czy nie wpięci. Ja myślę tak, że właśnie jak pan wójt powiedział, organoleptycznie, przechodząc czy przejeżdżając przez wieś, my tego problemu nie czujemy, co niestety czują mieszkańcy innych miejscowości. Także myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że ten problem jest załatwiony, że mamy kanalizację i wszyscy, którzy mogli się wpiąć, się wpięli. Jeszcze tak wracając do wcześniejszej dyskusji, bo to jakaś była bardziej dyskusja techniczna odnośnie właśnie zaopatrzenia w wodę i tak dalej. Szanowni Państwo, my tego tutaj w tym gronie na pewno nie rozwiążemy, problemu ściśle technicznych. Naprawdę, jako Rada Gminy niejedną godzinę w czasie komisji spędziliśmy nad dyskusją, to naprawdę dyskusją merytoryczną odnośnie kwestii zaopatrzenia w wodę, odnośnie kwestii dywersyfikacji dostaw, żeby nie opierać się tylko na jednym źródle. I mam nadzieję, że pan wójt, może troszkę rozgoryczony, nie miał na myśli wszystkich radnych, że wszyscy radni rzucają kłody pod nogi, bo wielu osobom byłoby przykro w tym momencie, naprawdę w trosce o dobro mieszkańców. Bo od wielu lat mówiło się o tym, żeby na wypadek awarii zabezpieczyć się, żeby było jakieś wpięcie dodatkowe z innej jakiejś strony, żeby po prostu mieszkańcy mieli zapewnioną wodę. Trudno jest rozwiązać taki problem. My też jako radni chcemy opierać się przede wszystkim na opiniach fachowców, którzy rzetelnie podpowiedzą, jakie jest najlepsze rozwiązanie, najlepsze właśnie dla mieszkańców, żeby nie generować kosztów i tak dalej. I tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do tego, co pan Smoleń powiedział, że radny nie zajął się rozwiązaniem takiej czy innej sprawy. Właśnie na tej przykładzie wody. My jako radni zgłaszamy między innymi, że występuje problem z dostawami wody, bo sami to odczuwamy w letnie gorące dni, kiedy tej wody brakuje. Pan wójt zresztą doskonale o tym wie. I to jest teraz, bo taka jest rola pana wójta, żeby ten problem rozwiązał. I pan wójt bierze za to odpowiedzialność. I pan wójt, jak rozumiem, podjął decyzję, że takowe wpięcie, awaryjne zasilanie nastąpi na wysokości Podleszan i to jest jego decyzja. My jako radni zgłosiliśmy problem, pan wójt bierze za to odpowiedzialność i ten problem rozwiązuje. I na tej zasadzie działają radni. Radni nie są osobami decyzyjnymi, radni nie mogą wywierać wpływu na pana wójta, nie mogą wywierać wpływu na pracowników. Radni są pośrednikami pomiędzy mieszkańcami, pomiędzy państwem, a panem wójtem, a urzędem gminy. My możemy zgłaszać pewne problemy, zgłaszać propozycje w imieniu mieszkańców także do budżetu gminy. Pan wójt przygotowuje projekt gminy, pan wójt proponuje coś, a rada ewentualnie to akceptuje albo też nanosi poprawki. Dziękuję. Nie, mogę się odnieść, ale tutaj nikt się nie odniósł z problemem do pana wójta odnośnie kontroli kanalizacji. Wielokrotnie było to poruszane na sesjach, pan wójt o tym doskonale wie. Czyli nic się zaraz, po prostu zaraz. Z tym nie. Bo ja jeszcze skończę dalszą część swoich pytań tutaj. Panie wójcie, czy, jak nie będziecie przeszkadzać, będzie krócej. Czy możemy liczyć, że jeżeli jako wioska te nasze 30 tysięcy byśmy przekazali na to partnerstwo publiczno-prywatne, czy możemy liczyć, że pan wójt te 30 by dołożył z budżetu gminnego i za 60 tysięcy byśmy jakieś inwestycje wykonali? Od razu będę odpowiadał, żeby nie komplikować. Ale dlaczego to ma być partnerstwo? Dlaczego nie może to być jako dotacja i nie ale będzie podatkowane? Panie wójcie, my te 30 tysięcy przekażemy jako dotację w partnerstwie i pan za 60 tysięcy daje i wtedy my nie mamy pieniędzy, mamy temat załatwiony 60 tysięcy, za 60 tysięcy mamy inwestycje. Myślę, że to jest pieniądze, nie będzie problemu. Natomiast od razu odpowiem panu tutaj, czy były podejmowane. Proszę państwa, to nie jest z tą kanalizacją tak. My, jest zgłoszenie, wysyła pan kierownik pracowników, nie ma śladu po żadnych tam, bo są różne informacje, że ktoś wylewa, są w tej chwili opiankowane, z tego co wiem, studzienki, gdzie ktoś jest niepodłączony, są opiankowane, czyli oderwanie tego, no to znaczy może... Ja wiem, że nie wszędzie, więc ty mówię. No to jeżeli jest gdzieś w polach, co nie po prostu polach, nie ma dostępu, no to jak pan wie, to proszę zgłosić kierownikowi i upiankują, jeżeli. Nie jestem od donoszenia. A, no to... Proszę też, mieli pracownicy... Posuwajcie dalej. Panie wójcie, jeszcze mam jeden temat, był tu poruszony temat tej strefy przemysłowej Woli Mieleckiej. Wiemy, jaki to jest dla nas temat... drażliwy. Ja, no nie wiem, znowu powiem, to będzie, że sieje panikę. Nie powiem, to no nie mam prawa też zachowywać do siebie, bo nie wiem, jak podchodzić do tych informacji, które mam, ale pewne informacje dają, które do mnie docierają, jakoś tak w głowie mi
przyjął niepokój, że może tam być ocynkownia. Słyszałem też o takim czymś, że ktoś tam ewentualnie planuje z jakiejś biomasy odzysk gazu, więc my, jeżeli stworzymy plan zagospodarowania i wejdzie tam przemysł i ten przemysł będzie w jakiś sposób szkodliwy, potem państwo, mieszkańcy będą mieli problem, gdzie byli radni, więc ja teraz uczciwie sprawę stawiam. Znowu ktoś mi zarzuci, że ja coś wymyślam. Takie informacje gdzieś do mnie docierają, dzielę się publicznie. Kiedy to było? To było, ja jeszcze jak głosowałem, wtedy chodziłem w tamtym obszarze z mieszkańcami, rozmawiałem, jak to wyglądać miało i tak to zagłosowałem, jak uzgodnione zostało. Bo jeżeli sobie mieszkańcy przypomną, to będą wiedzieć, że w tamtym obszarze byłem, z tamtymi mieszkańcami najbliższymi rozmawiałem, tak to było, jak było. Jeżeli potem się odwróciła sytuacja, no to wynikała ona też z pewnego podejścia i odwrotu, że tak powiem, polityki gminy. Panie wójcie, odstąpiliśmy od planów zagospodarowania tych terenów na początku kadencji. Cały czas była mowa, że te tereny nie powstaną. Teraz niedawno żeśmy się przekonali, że już był przygotowany plan, co było dla mieszkańców ogromnym zaskoczeniem. No dobrze, panie Mariuszu, czemu, panie radny, czemu to tak jest? Proszę nie kłamać, że pan nie wiedział, czy wszyscy byli świadomi. A dokument, który z którego to jest, to jest 2017 roku? No to jak się dowiedziałem 8 miesięcy przed tym, że... Nie, spokojnie. Była sesja i na sesji pan Mariusz mówi, że nie wie, że tam ma być fotowoltaika. Powiedziałem, że tylko było w jednym piśmie z 2017 roku, z końca roku, jak pisałem o interpelację o cmentarz. I tam było odniesione, że tam powstaje jakiś plan zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. Więc ja jakby przeczytałem to, zobaczyłem. Nie do końca. Jest przygotowany i będzie głosowany. Ja czekałam ten projekt i tam było, że będzie częściowo też produkcja uszkodliwych oddziaływań na środowisko. Proszę państwa, i tak samo niskie, średnie, wysokie. Palicie w piecu, jest to uciążliwość. Każda produkcja, każdy żyjemy, oddychamy i my tworzymy. Zgadza się, ale panie wójcie, to nie dokładajmy sobie kolejnych szkodliwych. Proszę państwa. Skończyliście z obwodnicą, zaczynacie teraz z terenami. Mieliśmy 5 lat temu podjęta uchwała, że tam pewnie, że obwodnicy nie będzie. Tymczasem dowiedzieliśmy się zgadzać, że obwodnica tutaj idzie. Proszę panią, no ale z całym szacunkiem, czy obwodnica będzie w jednym miejscu, czy w drugim miejscu, ta obwodnica musi być, to proszę panią. Proszę pana, tutaj było zapewnienie, walczyliśmy 5 lat temu. 5 lat temu walczyliśmy, bo mieliśmy rację, to nie, że my na ciągu szału, że tu nie chcemy. Obwodnica miała iść w ścianie. Do czego po pół roku naszych protestów, do czego doszło? Obwodnica jest potrzebna, to nie budzi wątpliwości, szanowni państwo. Tylko kształt przebiegu, jak będzie obwodnica przeprowadzona mądrze, to odbierze ruch z Wadowic, z Czerwina i nas odciąży. Jeżeli na obwodnicę chcą zrobić w takim kształcie jak teraz, to tutaj już ten ruch, tak ta obwodnica nie odbierze. Ona już nie będzie takim dobrym obciążeniem. My dalej tu będziemy mieć lokalny problem. Dalej w momentach, kiedy nie będzie korków, część ruchu będzie szło przez miasto stare, przez tutaj nasz. Dlatego ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest przejście przez las, bo tam ta obwodnica będzie spełniała najlepiej swoje funkcje. Możecie się nie zgodzić, wszystko analizy tak pokazują, logiczne. A tutaj za dużo w tym wszystkim jest kłamstwa. Panie Mariuszu, ja powiem tak. Gdzie będzie 2 osoby, będzie 3 zdania. Nigdy nikomu nie dogodzi. Obwodnica jest niewątpliwym dobrem dla wszystkich, a szczególnie dla Woli Mieleckiej. Ale czy pana nikt nie podważa istnienia obwodnicy? Każdy wie, że jest potrzeba obwodnicy. My nie jesteśmy przeciwni, że nie, bo nie, tylko my pokazujemy najlepsze rozwiązanie, które daje naprawdę na lata rozwiązanie. Do czego my dążymy? Dyskusja. To jest dyskusja. Dyskusja, jeżeli jest decyzja. Proszę państwa, było 3 lokalizacje przez jakby mieszkańców wskazane. Byliśmy, był wiceprzewodniczący, ja byłem i pani marszałka, prawda? I co powiedział wicemarszałek? Że tam nie będzie. Tak było, czy nie było? No jak w Rzeszowie byliśmy u wicemarszałka, u Romaniuka. Ja nie byłam. To przepraszam. Przepraszam. Kiedy? Po co my dwie? Ale proszę państwa,
Proszę, niech się pani odezwie, niech pani powie, czy powiedział, że będzie tam, czy gdzie indziej. Co powiedział? Znaczy, pan marszałek po pół roku naszych protestów, oczywiście stoimy z uchwałym marszałkiem i powiedział, że nie będzie, ale to już był praktycznie finał naszych rozmów, panie wójcie. A czy ja byłem przeciwko z wam, czy z wami? Znaczy, kiedy włączył się radny? Proszę powiedzieć, kiedy włączył się radny. Co chcę wam pokazać? Projektujemy dom. Chcemy wybudować dom. Ile potrzeba czasu? Za rok nie bardzo dokumenty zrobimy. I nagle włączają się radni. I w przeciągu 3 miesięcy marszałek na ich po prostu komendę zmienia lokalizację. Cały czas. Tylko ja mówiłem swoje, inne osoby swoje. Po prostu zamknijmy temat. Jest załatwione, jest gdzie indziej. Proszę państwa, było 3 banery. U pani jeden, tam w okolicach pani, prawda? Stoi do tej pory. Dobrze. Drugi był u pani poseł. Trzeci był na Trzcianie. Pytanie, dlaczego u pani poseł wisiał baner? Dlaczego? Jak ona się zgadzała? Ja startowałem z PiS-u. Ja z PiS-u startowałem, ale i pan Tarapata z PSL-u, i pani Skowrońska ze mną spotykaliśmy się, jednym głosem mówiliśmy to samo. Były osoby, którym zależało, żeby tam nie było koło pani Skowrońskiej. Nie wiem dlaczego, a to było najlepsze rozwiązanie. Więc dlatego, panie wójcie, przepraszam, że wejdę w słowo, dlatego dla mnie oszczerstwa na panią poseł, na kogoś... Nigdy w życiu oszczerstwa. Ale są oszczerstwa, ale to pani poseł sobie wysiła, ale dzięki pomocy pani poseł i wielu innym osobom my tej obwodnicy nie mamy. Oczywiście, dziękuję. Wszyscy dopomogli, ale nie można powiedzieć, bo ktoś blokował, żeby tam nie było, żeby... Pan starosta. Tak. Ja nie wiem, kto. Pan starosta 5 lat temu był za nami. Ja nie wiem, kto, proszę państwa, ale było od samego początku, była w jednym miejscu, w tym, co chyba teraz jest, była cały czas ta lokalizacja, no, badana jakby. I zanim zrobili dokumentację, no zeszło trochę. Oczywiście w niepewności, w nerwach, dla mnie to też nie było łatwe. Ale proszę państwa, cały czas i marszałek jeden i marszałek drugi mówi, nie będzie tam obwodnicy. Ale dlaczego przyjeżdżali i cały czas forsowali? Nawet do sesji nadzwyczajnej, tak jak nas potraktowano na sesji, z jaką wrogością, z jakim po prostu... Ale to nie odnoście się do mnie. My do ostatniego dnia nie byliśmy niczego pewnie. Zapytania pana marszałka były po prostu dla nas praktycznie bez znaczenia, bo on mówił jedno, robił drugie. My no to nie odnoście się do mnie. Chwili, gdybyśmy się nie zwrócili o pomoc do pana radnego, my zwróciliśmy się, bo tu chodzi wiele głosów po naszej miejscowości, że pan radny Kawalec podpiął się pod nas, żeby sobie kampanię robić. My zwróciliśmy się tutaj z koleżanką do pana radnego, żeby nas wspomógł, bo nie miałyśmy nikąd pomocy. Aha, i gmina nie pomagała państwu. Znaczy, można pomagała, ale po prostu pan radny przygotował wspaniałą prezentację na sesję nadzwyczajną. Tylko dzięki temu, że wykazał nasz słuszny argument, wreszcie do radnych wojewódzkich dotarło, że mamy rację. I dopiero od sesji nadzwyczajnej zmienił się wiek po prostu na przykład. Proszę państwa. Proszę pani, że ta tak prezentacja zdecydowała o tym, że ta obwodnica jest tam, a nie w tym miejscu? Za tyle... Nie zaszkodziła. Kiedy nie zaszkodziła, ale proszę się zastanowić, ile miesięcy, 2 miesiące temu było to spotkanie w Marszałkowskim, co byliście źle potraktowani, to za 2 miesiące byli w stanie dokumenty zrobić. Proszę państwa... Panie wójcie, my wykazaliśmy słuszne argumenty, to już były argumenty... Boli, jeszcze raz boli, bo jest pani bardzo niesprawiedliwa, nie odzywa się pani nic. Pierwsze spotkanie było... Ja nie byłem, byłem wtedy w Krakowie. Nie było mnie, jak było spotkanie w starostwie. Był pan Tomek. Nikt decyzji nie podejmował. Żeby decyzję podjąć, proszę państwa, trzeba dokumenty podpisać. Rozmawiali. Były dwie wersje. Po tym spotkaniu zaprosiłem wójtów, burmistrzów zainteresowanych. Spotkali się w moim biurze. Ja nie podpisałem, bo byłem na urlopie. Nie wolno mi było, więc w moim imieniu podpisał zastępca. I pojechał do Rzeszowa i to było pierwsze, był to list intencyjny i od tego się zaczęło. Ma pani cały plik naszych dokumentów, prawda? I może pani pokazać, nie, to my możemy pokazać, ile robiliśmy, żeby tej obwodnicy nie było. Każdy się sprzeciwiał, i pani, i my, i... Dzięki wspólnej pracy, a jeżeli pani uważa, że dzięki
jednej, znaczy, dwóch osobom, ja, bardzo ja się cieszę. Ja przepraszam, że wejdę słowo, bo nic, temat drogi znów pół roku zabrał życia i nerwów i wszystkiego, więc sukcesów teraz, bo jak mamy już załatwioną sprawę, jest bardzo dużo. Ja nie pretenduję, że pan mi nie pomagał. Czy ja coś powiedziałam, że pan mi nie pomagał? Pomagała mi i gmina, i pomagali nam radni, i wiceprzewodniczący. Więc ja proponuję, żeby temat już naszej obwodnicy udało się nam, bo tak na dobrą sprawę udało się nam, dzięki determinacji chyba naszej i pomocy nie tylko pana, ale osobom, które w województwie nam też pomogły. Więc myślę, że temat obwodnicy zakończmy i skupmy się na tym. Ale nie ja go rozpocząłem. Ale no ja to bym chciała dokończyć temat tych naszych terenów dalej inwestycji, bo pani powiedział, pani mamy na sesji na zamczanie. Dobrze, proszę państwa. Ale pani powiedział, niech tylko pan dokończy. Myśmy się dowiedzieli, że ma być jakiś teren, ma być uchwała, gdzie ma być plan zagospodarowania przestrzennego. Bo podobno były konsultacje w 2017 roku, pani nam na sesji tak mówiła. A myśmy wielkie oczy, jakie konsultacje, bo przecież 2017 dopiero był rok. Też nie byłem na tej sesji, no, ale jakie konsultacje? Przecież ja pamiętam, że cały czas, nawet jak pan powstał, było twierdzenie, że nie będzie tam żadnej strefy, a tu nagle pod koniec jest kurczę jakaś strefa. Proszę państwa, żeby była fotowoltaika, gdzie jest podpisana umowa intencyjna też z właścicielem po prostu firmy, musi być plan przestrzennego zagospodarowania. I to ten pan robił i robi mu urbanista z Rzeszowa, prawda, to jest panie domku, i robi, i po prostu tak jak się robi plany przestrzennego zagospodarowania. Muszą być wszystkie jakby elementy wpisane. Czy będziemy robić jedno, czy drugie, czy trzecie, czy piąte, czy dziesiąte, nie robi się na rok. I proszę państwa, najważniejsze w tym jest to, że jest wpisane, czy uciążliwość taka, czy taka, wszystko jest racja. Jeżeli tak jest zapisane, tak jest. Ale najważniejsza sprawa, to co ja przed chwilą tu powiedziałem, godzinę temu, żeby było to, musi być albo wydzierżawienie ziemi, albo sprzedaż ziemi. A od kogo to jest uzależnione? Od radnych. Wójt nie ma takiej kompetencji. Na 3 lata może tylko. I czy będzie jeden, czy drugi, czy trzeci. Proszę państwa, no tutaj radny zaproponował swojego czasu, żeby tam był cmentarz. Odpowiadałoby wam to? Nigdy. Ale mi cmentarz nie trzeba. Ale pani powiedziała, ja przepraszam, że jeszcze nie wiedzą. A dlaczego my się cały czas upieramy, żeby tam jakieś firmy powstały? To nic nie będzie, proszę państwa. Ale jak mamy tam jest... strefę 5 km dalej, dobrze. Żeby są firmy. Nie można jakoś... Proszę panią, to nie jest strefa, tylko chciałam fotowoltaika. Rozumie pani, ale co pani to jest? Ale pani mówicie, jakoś mi się nie chce, to wierzę, że tyle lat, kurczę, ktoś jakby chciał tam prowadzić fotowoltaikę i wyczekał na te tereny. Proszę panią, dlatego, nie, że ja tak trwają długo uzgodnienia. Tak długo trwają uzgodnienia. A jest taka sprawa jeszcze, jak mogę zapytać. Panie wójcie, ja się cieszyłem, jak dowiedziałem się, że tam będzie fotowoltaika, bo wydaje się to bardzo bezpieczne. Powstają, a co to jest? To są te korektory, które ze słońca robią. Super sprawa. Nie jest to niebezpieczne, nie robi to hałasu. To będzie tam robione? Tak, była mowa, że będzie fotowoltaika, czyli czy zostaną... To nie, 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 nie są kręcące się, to są stałe, na zamontowane... Tak jak na dachach, co są i to stwierdziłem bardzo dobrze, bo nie będzie to niebezpieczne, nie będzie smrogu, nie będzie hałasu, jest super. Czytam projekt przygotowany planu zagospodarowania przestrzennego, to musi spełniać najsurowsze tam te oddziaływania środowiskowe, to na fotowoltaikę nie potrzeba tak surowych środowiskowych oddziaływań. Łącznie z piwnicami już nie chcę, szkoda, że nie byłem przygotowany pod tym tematem, bo bym wziął sobie, tu bym państwu zacytował parę zapisów, to po prostu no, zmarszczyły mi się te skóra na głowie, jak widzę, co się dzieje, bo skóra włosów to już nie ma. Jeżeli ma być fotowoltaika, to tam nie potrzeba tak rygorystycznych zapisów. Szanowni państwo, dzisiaj będzie, my zgodzimy się na strefę ekonomiczną, czy tam najpierw ekonomiczną strefę przemysłową, wejdzie fotowoltaika, za chwilę fotowoltaika się przekształci w jakiś inny, bo już mają dokument, który ich upoważnia. I my już nie cofniemy. Tu pan wójt mówi o tym, że rada może, rada nie może. W pewnym sensie tak. Natomiast szanowni państwo, jeżeli ktoś tak z państwa potrafi sobie poszukać po internecie, to na pewno nie jeden przykład znajdzie, jak wójtowie wpuścili sobie jakąś firmę,
a firma potem poszła taką drogą, że wójtowie płakali, bo była uciążliwa dla ludzi i nie można z nią było nic zrobić. Bo po prostu niestety mamy teraz jakby przykład tych składowisk śmieci, które jest. Szanowni Państwo, niestety samorząd jest później na przegranej pozycji, jak obserwuję, dlatego jestem bardzo uczulony, bo żebym ja był przekonany, że zawsze samorząd jest górą i może to zablokować w każdej chwili, to jak będzie źle, to będziemy reagować, ale potem to się okaże, teraz pan wójt mówi, że zawsze będą, a potem będzie mówił, że nie, nie mam możliwości, bo tutaj takie prawo, to jest takie prawo. Naprawdę te procesy są bardzo skomplikowane, bo biznesmeni mają często lepszych prawników jak gmina i my potem nie mamy z nimi szans, bo niestety tak to wygląda. Wystarczy się zapoznać z różnymi przykładami. Mamy przykład niedaleko. Będzie stało i będzie czekało na nie wiadomo co. Pan Dęgrzyn jeszcze. Ja mam jeszcze pytanie do pana Borka. Mówiliśmy tutaj o modernizacji tej drogi około pani Dobusiakowej do samego lasu, nie? Tam już jest pewien etap prac wykonany. Druga sprawa, że było, jest problem podpięcia się awaryjnego do wody. Jest rozwiązanie podczasu pana Baszczaka. Dlaczego na przykład z niego nie skorzystać i nie włączyć z baraniarnią? Bardzo krótki odcinek. I ale można to zrobić przed jakimiś dłuższymi inwestycjami na drogi, żeby potem nie okazało się, że droga zrobiona, może asfalt położony i nagle przychodzi firma i wycina tą pas drogi, bo bombarduje to od nowa. Czyli zasilanie wodociągowe od Wadowic, tak? Nie, nie, nie. Pana Baszczaka. I do baraniarki jest po prostu 500 metrów. Jak zrobimy drogi, zrobimy wszystko, a potem się okazuje, że wtedy dopiero awaryjne jakieś podłącza trzeba robić pana, i znowu bombardowanie dróg. Nie? To co już powiedziałem, tą drogę do kompleksów leśnych, bo tak to trzeba nazwać, do lasu tak naprawdę, tą drogę rekreacyjną, o której pan wójt powiedział, będziemy robić małymi kroczkami, bo nie wiadomo co będzie z tą obwodnicą, tak jak pan Mariusz powiedział. Nie chcemy tam inwestować jakichś środków dużych, chcieliśmy ją udrożnić, żebyście państwo łatwo mieli dojechać do tego lasu, bo to nawet na pana wniosek, też pisał pan odnośnie tej drogi i tak dalej, robimy. Pierwszy etap, czyli wykorytowaliśmy, wyczyściliśmy z tych pni, z tego wszystkiego, co tam było. Wykorzystaliśmy ten destruk, który był z tego Holland Polu, jeszcze co woziliśmy na te tereny inwestycyjne. Jak nam się uda, jakie środki się pojawią z jakiejś tam oszczędności, spróbujemy może warstwę piasku na to, może trochę kamienia. Na ten zakres, proszę państwa, zostanie wykonany. My tam żadnej drogi asfaltowej na razie nie planujemy, nie będziemy robić. Ale ja mówię o systemie przyszłościowym, że mówimy tu o jakichś awaryjnych podłączach wody, nie? A do baraniarni można po prostu tę drogę od rurociągu od Baszczaka. Ale proszę pana, jaką rurkę on tam może mieć położoną? Osadziesiątkę, z tego co ja wiem, to osadziesiątka. Musi chcieć gmina Czerwińską pracować, musi być właściwy przekrój. Powiem jeszcze, trzy kadencje temu wójt Kochalik chciał w Podleszanach zrobić takie połączenie. Nie było możliwości technicznych, bo była po prostu rura zbyt małej średnicy. Dopiero teraz miasto wybudowało i jest rura odpowiedniej średnicy. To może, to jest wiele czynników. Ale pytanie, czy gmina Czerwień dysponuje nad miarem wody i zechce nam tę wodę sprzedawać? To też są kolejne pytania. Mówię tu awaryjnie, nie? Proszę państwa, tu trzeba budować hydroformy, trzeba budować wzmocnienia sieci, bo to nie kupuje sobie woda z ostatniego odcinka od Czerwienia. Nie trzeba budować. Proszę państwa, pozwolę sobie ja zabrać głos. Na samym początku mówiliśmy, żeby kupić tą kosiarkę z tych pieniędzy sołeckich, naszych wioski. Nie tam gminnych czy coś. I chciałem zasięgnąć państwa informacji, czy wyrażacie zgodę przez podniesienie ręki do góry, że kurmy, będzie to nasze, będą robić, będą kosić i nie musimy nikogo. Jedno zdanie w tym temacie. No to proszę bardzo. Skoro pan wójt tutaj deklaruje, że nam dołoży, to jak my teraz z tych 30 damy 2000, zostaje nam 28. To nie nam dołoży 28 euro do tego, damy 30, to nam wójt dołoży 30. Mamy 4000, mamy 2000. Nie, nie o tym mówię. Nie o tym, nie o kosiarce. O kosiarce z pieniędzy Woli Mieleckiej. No, z funduszu sołeckiego. Jeżeli my mamy 30 tysięcy, to teraz damy 2000, zostaje nam 28. Panie, że dobrze mówi. Zostaje 28. Wójt nam dołoży 28. A jak my damy 30, Wójt nam dołoży 30. Rozumiecie? Nie mamy głupoty, bo 2 tysięcy masz w banku. To chciałem. No pewnie, ale ja panu przyjmie, że wydasz pieniądze, to 2000 to byście miały dobry rok. Proszę, proszę państwa. Nie zróbmy tego. Najpierw zgódźmy się na to, żeby dać nam publiczno-prawne, partnersko-prywatne te 30, dostajemy 30, mamy 60 i tak proszę państwa. Proszę państwa, wy zadecydujecie.
My dysponujemy tymi pieniędzmi, ale wy zadecydujecie, czy przekażemy na tą, bo to są wioski pieniądze. I to będzie służyć tutaj. Nie dogadali się, z racji mają strażaki, nie i koniec, jest ich, będą kosić, będą tegować, a może i tam... Życzymy brać! Przemało, staro, zawsze biało, nie wiadomo, i korzeci na prawo. Chciałem zapytać się, kto jest za kupnem kosiarki dla klubu sportowego? Start Wola Mielecka. Lepiej dać to na ten, potem mieć za pół cenę. Proszę policzyć. Dobra. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery się wstrzymał. Przegłosowano. No i 2000. Chciałem powiedzieć, że dziękuję wam, żeście poparli. Będą mieć to i wasze dzieci. Tak samo przyjdą tutaj i będą mieć elegancko, czysto, ale i tak jak to się mówi, no, po gospodarsku. Dziękuję bardzo. Proszę panie Stachura. Panie Mariusz, czy będzie kamienione te dołki na tym rozpierze? Czy będą uzupełniane kamienie? Czy planujemy to jeszcze zrobić teraz pod koniec września, pewnie może na przełomie października? Czy mógłbym prosić o niewypełnianie dołków kamieniem, tylko betonem? Na pewno nie betonem. Co to, jak proszę państwa, to nie jest technologia, którą stosowaliśmy. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym typu suchym betonem, żeby próbować te dołki. Czy mogę udokumentować, jaki czas zabierze między uzupełnieniem dołków kamieniem, a jego opróżnieniem przez auta? A wybiciem się pod... Wybiciem przez auta. Ile to zajmie? Ile pan kierownik myśli, jaki czas, powiedzmy, jest potrzebny do zrobienia tego dołka w dół? Wszystko zależy od prędkości, jaką tam stosujecie, a są niemałe te prędkości. Czy mieszkańcy Woli Mieleckiej są jedynymi użytkownikami tej drogi? Nie, powiem nie. I właśnie tu jest największy problem. Czy są mniejszości? Bo jeśli to by była droga typowo osiedlowa, typowo dojazdowa do zabudowy, która tam istnieje, tego problemu by, proszę państwa, tam nie było. Tak. Jest to skrót w tej drodze, rzeczywiście bardzo duży skrót dla nie tylko mieszkańców, jak i także innych zwadowic i tak dalej jeżdżących tymi skrótami. Czyli nie dwa tygodnie po uzupełnieniu kamieniem jest ten sam domek. Przerabialiśmy to. No to przerabiamy to od lat. I to jest skuteczna metoda rozwiązania. Nie będzie. Nie wybili się koło tego zaraz, panie Mariusz. Może się wybije, ale nie w tym roku, nie w przyszłym. Będzie dłużej. Znaczy... Tak jest fakt, to jest zbyt często trzeba droga, żeby taki dział sporo. Zgadza się. Zrobić dymanik. I tak tej głównej drogi jest taki, że jest to odwodnienie z lewej i z prawej strony. Tej przynajmniej tej głównej, bo tych bocznych już tam nie ma tego odwodnienia. Także to jest jedyny plus. Czyli zrobicie coś, co nie skutkuje, tak? No to mamy nie robić. Ale nie, no to zrobicie, ale to żeśmy już rozwiązali to, że to jest nieskuteczne. Proszę pana, no to niech pan da rozwiązanie. Zrobić jasno. Będą zupełnie pozostawione, jak jest kontakt betonowy, to niego nie wybije. Chyba, że całości ktoś podejdzie bremą i go wykopie. No, ja to tak rozumiem. To znaczy strony technicznej były. Bo tam nie są jakieś... Czy mogę zamówić pół suchy beton po prostu i spróbować kilka dołków wyczyścić po prostu i... No to przeczyśćmy, są na tyle głębokie, że sobie było ciężko. Ale żeby nie było... Naprawdę, trzeba się tam przejechać i oglądać to. To znaczy, jeśli byłaby dobra pogoda, prawda? Bo jakby trafiło na deszcz, zaraz to samo zrobi jeszcze szybciej. To jest wszystko... Tak będzie. A beton... Wybije się przed nim i za nim oczywiście z czasem, ale to nie będzie 2 miesiące. Ale mówię panu, że jest uzależnione od pogody. My zrobimy, beton wiąże długo, jak będzie suchy beton. Beton 12 godzin, a jeżeli ktoś budował dom, wie, że po 2 godzinach można to wybudować. Zawsze taką próbę możemy zrobić. Dziękuję za próbę. Zawsze taką próbę możemy zrobić i może uda nam się w tym roku tą próbę tam zrobić. Na tych kilku domkach wyznaczymy sobie to miejsce i przetestujemy. Proszę. Panie wójcie, ja jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi na to, jakie inwestycje pan planuje na najbliższe lata. No to powiedziałem, drogi są, na pewno będą kanalizacje do poszczególnych... A mówimy na Woli Mieleckiej. No to a co, nie przyłączają się ludzie? Przede wszystkim woda, to co mówimy, stacja uzdatniania wody dotyczy też Woli Mieleckiej. Chcemy zrobić, idziemy w kierunku oczyszczalni ścieków. Nie na Woli Mieleckiej, ale też dla Woli Mieleckiej, prawda? Inwestycje przy szkole. Co jeszcze? Oświetlenia, dobrze, które są zgłaszane.
na bieżąco jakby. A kto kontroluje właśnie oświetlenia? Jak to kontroluje? No bo u mnie już 2 lata nie świeci jedna żarówka, a teraz się to mnie wkurza. To znaczy, że świeci i gasi. Proszę Państwa, trzeba zgłosić z numerem Ale to czy to sołtysa Pani zgłosi, czy nawet do radnego jednego, czy drugiego? Nie mówiła Pani nic. Na pewno by nie było na to. Jeszcze raz mówię, jedno pytanie, chyba ostatnie. Panie wójcie, jeszcze czy może Pan powiedzieć mieszkańcom, ile klub i jak to się skończyło, wylał wody, to, że ma tam zablokowany licznik, jak to wygląda? Ale czego ma zablokowany? No nie, znaczy nie, no jak to wygląda sprawa wody z wylanym instytutu, to co Ci kiedyś rozmawiali? Na jaką kwotę tam było wylane? Szczerze, ja nie pamiętam w tym momencie. Mają zaległości finansowe, to jest fakt. Ale to jest relacja między zakładem, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma zaległość podatkową, wody, śmieci, to nie jest już moja sprawa. To już jest sprawa, to co idzie z VAT-em, to po prostu jakby on miał gminę. Ja, co mnie interesuje, że on ma? Ja mogę wymagać od niego, powiedzieć, ale problem ma prezes klubu, czy... Nie powiem Panu, bo nie wiem, czy wpłacił, czy nie. Trzeba było zapytać przed zebraniem. Myślę, że... Albo pana prezesa. Wójt jest zmęczony, mieszkańcy idą spać. Chciałem podziękować za dzisiejsze spotkanie wójtowi, radnej i panu kierownikowi. Dobranoc, dziękuję bardzo.